Dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku Starego Gracza, czyli podcastu o grach wideo z elementami popkultury. Ja nazywam się Rafał Szychaszychowski, a ze mną jest oczywiście niezastąpiony Tomek Tomokuś. Siema. Siema, wróciliśmy. Wróciliśmy do obiegu. Tak, jest co prawda środek letniej kanikuły. Ja wróciłem z urlopu, ale to oznacza, że będzie tylko coraz więcej odcinków Starego. Ja z tego miejsca oczywiście zapraszam Was, bo za tydzień po tym odcinku pojawi się moja rozmowa z Piotkiem z Pogramy TV. Akurat nomen omen dzisiaj widziałem, że Dachman wystąpił u nich gościnnie w odcinku, więc jakoś się tak zbiegło, że akurat Piotrek z Pogramy TV wystąpił u mnie w Starym Ekstra i będzie masa tematów planszówkowych, karciankowych, nawet trochę RPGów, moich wspominek z lat 90. i tak dalej. Już za tydzień po tym odcinku, więc na pewno zdążę Was poinformować o tym fakcie. Natomiast dzisiaj mamy dla Was obiecany już dawno materiał, czyli Gliniarz z Beverly Hills. Może strzelimy się w algorytmy YouTube'a, no bo teraz Gliniarz z Beverly Hills, Axel F. jest na topie. Jakoś tak ostatnio nam się udaje z tymi tematami strzelić, nie? Mamy taki streak. I oby tak się udało. Słuchajcie, no to na początek oczywiście wyniki konkursu, czyli książkę Almanach Gier Przygodowych Point and Click ufundowaną przez wydawnictwo Gamebook otrzymuje Tomasz, podkreśnik, M, podkreśnik, AK, podkreśnik, diabeł, książka. Ale to nie ty, nie? Myślę, że to ja. Miałem ja to Ty dostaniesz hot doga. Nie tak się umawialiśmy. Nie tak się umawialiśmy, no właśnie. Niestety. Anka! Gratulacje dla Tomka. Tomek, odezwie się do nas na priwa, albo na kontakt@starygracz.pl, albo na, nie wiem, w socjalach, na priwa Starego Gracza, Instagram, Facebook. Dawaj znaka, ja wysyłam, paczka jest, czekaj. O, gratulacje, gratulacje. Jest gotowe wszystko, proszę, fabrycznie zapakowane. Chyba tam jest książka, nie wiem, nie rozpakowywałem. Gamebook. Dobra, co dalej? To może od razu odpalimy kolejny konkurs, jak to już taka standardowa u nas rzecz, czyli słuchajcie, magazyn Amiga Extreme. Mam jeden egzemplarz do oddania, zobaczcie, też fabrycznie. Usztywnione, piękne tutaj, z N3 Media, czyli wydawnictwo Pereza. Okładka Flashback. Może niekoniecznie Wam się akurat ta okładka najbardziej podoba, ale jest za darmo, więc jeżeli ktoś chce dostać ten magazyn, bo nie kupił, spóźnił się, bo już nie można go kupić praktycznie z tego, co wiem. Będzie dodruk za 2-3 tygodnie, no ale to trzeba poczekać. Napiszcie w komentarzu, kto chce dostać tę gazetę. Ja do niej dzisiaj jeszcze wrócę, mam krótki tekst o tym, co tam fajnego można poczytać, więc Amiga Extreme, proszę bardzo, dajemy, nara. Dobra, co dalej z takich rzeczy? Na pewno warto powiedzieć, że niebawem, bo już 21 września tego roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się koncert Final Symphony 2, organizowany przez niezastąpioną fundację Game Music. To będzie taka symfoniczna podróż przez światy Final Fantasy 5, 8, 9, 13. Koncert będzie prowadził oczywiście Rysław, którego serdecznie pozdrawiamy. Bilety do kupienia na Ticketmaster. Ja gorąco polecam zainteresować się tematem, bo już się kończą bilety z tego, co słyszałem, więc dla wszystkich fanów muzyki z Final Fantasy, fajna impreza. Ostatnia rzecz, o której zapomniałem w zeszłym odcinku, to obiecałem koledze Piotkowi, że wspomnę o jego kanale Ciekawnik na YouTubie. Przyznam się szczerze, że nie oglądałem materiałów, ale napisał mi, że znajdziecie na nim ciekawostki z różnych dziedzin. Kanał jedzie póki co na niskich obrotach, więc jeżeli kogoś zainteresuje, to dodajcie mu gazu na dalszą drogę. No polecam to zrobić. Widziałem, że ma dosyć różne ciekawe tematy, tam coś o gejszach, o kobietach z Afryki, o coś o frankach, złocie, walutach. Jakieś takie różne właśnie ciekawostki. Sam zobaczę, ocenię, powiem Wam, ale polecam Waszej uwadze. Link w opisie oczywiście. Jak zwykle przypominam o nadchodzącym wydarzeniu, czyli Retrosfera Vol 6 w Brzegu 12-15 września. Link do zrzutki jak zawsze w opisie odcinka. Coraz więcej ciekawych tematów i prelegentów, więc będzie wesoło. Dobra impreza. Jesteś już gotowy? Znaczy temat mam i nawet zrobiłem sobie rozpiskę jakby tej prezentacji, którą będę prowadził, więc oczywiście to nagram też na swoich tych RODE bezprzewodowych prelekcje wrzucimy jako tam relacje z ekstra. Wiem, że Retrosfera też będzie oczywiście wszystko nagrywać, więc jak będą mieli lepszą wersję, no to wezmę ich wersję, wrzucę, udostępnię, ale fajnie chyba nagrać samemu też i pokazać, jak to było, nie?
Poproszę naszego szalonego Michała kamerzystę, bo ma być, który kręcił Pixel Heaven ze mną, żeby mnie nakręcił wtedy i w ogóle zrobimy też tura i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie spoko, no. Będzie dobra sieka. Oczywiście mieszkamy w Villa Romero, załatwił Andrzej. Jedzie ze mną Drozdu, mamy pokoik dwójka jak zwykle, więc będzie wesoło. Andrzej, wam... Drozdu ma gdzie spać. Ma gdzie spać, wszyscy mają gdzie spać, więc będzie wesoło. To jest taka miejscowa, że weekend z głowy. No. Dobra, chyba tyle z takiej rozbiegówki. A, mieliśmy pozdrowić blondyna z RMF FM. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się na Powiślu w warszawskiej dzielnicy. Akurat szedłem na jakieś zakupy. Mnie dorwał kolej z mikrofonem. Się okazuje, że słuchacz starego gracza. Pozdro jeszcze raz. Dobrze, Tomo, co ja dziękuję za pozdrowienia do Azji od niego. Nie było mnie na Powiślu oczywiście, ale doceniam pozdrowienia również dla mnie. Bardzo miło. A tutaj Rafik, wszystko dobrze. Pora deszczowa w pełni, więc wieczorami, jeżeli jakiś sport bym chciał sobie ustawić, to jest różnie. No, ty byłeś na wywczasach, ja pracowałem w pocie czoła w mojej normalnej robocie, ale mam też próbowałem... Nie, to absolutnie nie to, ale w międzyczasie czekając na nagrania, to sobie właśnie tutaj coś pogrywałem, tutaj dużo oglądałem, więc no, dla ja czekających też. Na kącik popkulturalny to sobie opowiemy paru rzeczach, o paru się pokłócimy pewnie, bo tu widzę Rafał, nie, to z Achy wiem, że się zachwyca różnymi gniotami, więc tutaj trochę posiłujemy to. Dobrze. Żeby nie opowiadał wam różnych głupot, żebyście potem tego nie oglądali. No ale nie bierzcie na dobrą wiarę wszystkiego, co wciska wam Tomek. Może tak. Dlatego jest nas dwóch. Dlatego jest nas dwóch. Doskonale. Dobrze. Widzicie, jest forma, wróciliśmy, nagrywamy i teraz Rafał, bierz ten wózek do przodu. Tak, pozdrawiamy wszystkich patronów i wszystkich przyjaciół i w ogóle słuchaczy i no, przecież jesteśmy w kontakcie na grupie codziennie, więc nie wiem, czy widziałeś, wrzuciłem ostatnio a propos ostatniego tekstu o Pixel Heaven imprezie zdjęcie z protokołu z MZA, który dostałem widziałem. Od pewnej osoby. Jeżeli nie widzieliście, słuchacze, nie wiecie, o co chodzi, no to trafił w moje ręce screen z protokołu podpisanego przez pana Roberta Łapińskiego w kwietniu, czyli na 2 miesiące przed imprezą, gdzie było wprost powiedziane, że limity osób obowiązujące były takie, jak wyszło finalnie, czyli tam 500 osób na zewnątrz, 500 w środku, czyli 1000. Dlatego takie kolejki. No więc jeżeli to było z góry takie założenie, to sorry, ale brak mi słów i chęci na komentowanie tego, ale porażka, granda, skandal, to chyba to, co się ciśnie na usta po tym wszystkim. Szczególnie to jest komercyjna impreza. Oby to trafiło w inne ręce, w dobre ręce i niech się to nazywa. Ale to tak wiadomo, coś... że to pójdzie w inne ręce? Czy do, nie, czy nic nie wiemy. No. Nie wiadomo, co będzie z... Moim zdaniem ta impreza jako znana pod nazwą Pixel Heaven padła i już jej nie będzie, bo nikt raczej nie uwierzy w kolejne zapewnienia o tym, że da się zrobić taką imprezę znowu na dobrym poziomie, bo za dużo tych obiecanych czasanek, prawda? Więc to, ja już nie chcę o tym gadać, gadamy chyba co jakiś czas, więc taka ciekawostka. Strasznie, szkoda. Wrzuciłem w ogóle na grupę Secret Level, po 15 minutach mnie zbanowali. A tak, czytałem na naszym tym Discordzie dla patronów, że to tak. Rafał dorobił się zbanowania. A dlaczego cię zbanowali? No bo jacyś tam dzielni pretorianie, obrońcy łapusza stwierdzili, że może coś tu jest nie tak, nie wiem, że albo podważam coś, nie wiem, whatever, nie wnikam, to trzeba być też idiotą, żeby wiesz, nie móc się wytłumaczyć z takich rzeczy, albo nawet nie stanąć w obronie czegoś, co zostało zrobione. No ale okej, dobra, fuck it. Nie moja bajka, nie mój wózek, nie mój biznes, więc szkoda mi tylko wszystkich ludzi, jak zawsze powtarzam. No, tyle. Dobra, a ja obiecuję się, kiedyś zrobimy fajną imprezę. No tak. To jest okay. Ile my tam subów mamy? 1730, coś takiego. 270 poproszę. Dobrze. Jestem w grudniu, więc to już właściwie potwierdzone i będę to planujemy już imprezę. We wczesnym grudniu, więc możemy zrobić przedświąteczny zlot, jeżeli to by się udało. Tak. Dobrze. Tak. No chaos, wiadomo. Dobra. Słuchajcie, to może przechodząc płynnie do kącika gier, zacznijmy od tego, że pierwsza połowa czerwca to był oczywiście Steam Next Fest i spora ilość dem gier nadchodzących, oczywiście dem czasowych. Udało nam się parę rzeczy ograć. Ja myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którą ja chciałem sprawdzić, to było demo The Alters, czyli długo oczekiwanej gry od 11-bit Studios. Gry, której zapowiedzi absolutnie nic mi nie mówiły. Ja nie wiedziałem, czym będzie ta gra. Domyślałem się, że jeżeli są ekspertami w zakresie takich strategii typu Frostpunk albo This War of Mine, to będzie jakieś połączenie. Okazało się, że jest to o wiele więcej w tym rzeczy, no bo to jeszcze jest
gra TPP, w której zwiedzamy planetę, na której rozbija się główny bohater Jandolski, który po krótkim tutorialu dociera do takiej ruchomej bazy w kształcie okręgu i tam zaczyna się właściwa gra, gdzie okazuje się, że musimy uratować się, uciekając z tej planety przed chyba Słońcem, z tego co pamiętam, które tam się zbliża, czy coś się dzieje, generalnie ta planeta ma ulec zniszczeniu, prawda? Już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale jakiś taki plot jakby pretekstowy trochę jest i tak naprawdę wtedy zaczynamy jakby odkrywać istotę tej gry, no bo Jandolski jest takim prostym technikiem, on nie ma wiedzy, jakiejś takiej większej w wielu zakresach, dlatego się okazuje, że dzięki jakiejś tam takiej materii, którą się zbiera, to się jak nazywało to mora? Rapidarium? Nie. Rapidium. O. Tak. To może klonować siebie. No i się okazuje, to jest cała istota gry, gdzie klonujemy kolejnych Janów, którzy mają swoje umiejętności, które wykorzystujemy do rozbudowy bazy, do różnych innych rzeczy, ale musimy też dbać o relacje między nimi i tak dalej, i tak dalej. Mnie to kupiło, bardzo fajny koncept, podobało mi się, nawet na Steam Decku grałem, wyobraź sobie, na minimalnych detalach w 800p i to wyglądało wtedy nieźle, wiesz, i dało się grać, więc uważam, że na dużych konsolach to będzie ślicznie wyglądać i ja jestem zajarany, no, może w wielkim skrócie, a jak ty? Znaczy, no to tak, powiem ci tak, na dużych ekranach i z dobrą grafiką wygląda to dobrze, bo ja to odpaliłem na swoim komputerze, więc jest to okej, okay. Znaczy nie urywa. To jest porządna, ładna grafika, muszę powiedzieć, jest. Ale koncept tyle. Super. Powiem ci tak, no bo tutaj mieliśmy, rozmawialiśmy o tym chyba przed twoim urlopem, jeżeli dobrze pamiętam. No. Fajne, ale dla mnie wow nie ma. Fabuła zaczyna się intrygując, co to im daje. Tworzenie altersów i dbanie o relacje z nimi fajne, no, takie trochę to simowe, ale niech będzie. Tak, grafika, tak jak powiedziałem. Budowanie na zewnątrz stacji i rozbudowa bazy wewnątrz dla fanów builderów fajne, nie? Bo w sumie to byłem zdziwiony, że to się to, tak ci się to spodobało, bo ty nie jesteś fanem builderów. Ale to jest super builder, tak, no, bez przesady. To będzie, no. To będzie builder, bo to będzie na zasadzie takiej This War of Mine, tylko w 3D z rozbudową bazy na zewnątrz. Ja ci powiem tak, do czego się zastanawiam. Wiesz, że ja lubię buildery, jestem, no tak. Będzie jeszcze oczywiście wspomniano o najlepszej grze w tym gatunku wydanej w grudniu 2003 roku, ale to przy grach będzie. Natomiast tutaj boję się tylko jednej rzeczy, że jeżeli nie pociągną ładnie fabuły, jeżeli nie będzie dobrze napisanej fabuły, która będzie fajną intrygą i będzie nadawała motorem napędowej gry, to skończy z mechanikami a la mobilki. Bo będziesz zasuwał, rozbudowywał bazę, tą okrągłą, wychodził na zewnątrz, rozbudowywał, szukał tych surowców i w międzyczasie tworzył altersy, które będą po prostu tak naprawdę jakąś funkcję spełniały ci w bazie. Jeżeli to się tylko na tym skończy, to ta gra będzie po prostu nudna po paru godzinach grania. Jeżeli będzie fabuła, która będzie ciągnęła grę i to będą po prostu dodatki, które dodatkowo strzelają ci satysfakcję, bo osiągnąłeś coś tam sobie, rozbudowałeś i tak dalej, wyjdzie z tego fajna gra. Bo gra jest ładna i ma fajny pomysł. No. Tylko za bardzo mi zalatywało tą mobilnością This World of Mine. Ja lubię roguelike, ja lubię powtarzalność i jest okej. Okay. Tutaj spodziewałbym się po prostu czegoś więcej. Od tej gry. Okay. W sensie i o tym chodzi. Ja na pewno wrócę, jak tylko się pojawi data, wiesz, release'u chciałem powiedzieć. Nie, ja na pewno data też, premiery, ja na pewno też sprawdzę, tylko po prostu troszeczkę bardziej, miałem wrażenie, że demo bardziej mi sprzeda tą grę. Okej, okay. No mnie zainteresowało, to jest najważniejsze. Dobra, kolejny ciekawy tytuł, tutaj ty więcej grałeś ode mnie, bo ja nie, czyli Metal Slug Tactics, to jest bardzo ciekawe. No, opowiadaj. No i nie, opowiadaj, bo to wiesz... Ale to ja nie miałem myszki i klawiatury i nie mogłem zagrać. Bo myślałem sobie, pogram, wiesz, na touchpadzie na Steam Decku, odpaliłem na wyjeździe, a tam, wiesz, nic nie działa, nie? No nie, to dawać mi tą grę. To jest po prostu fantastyczna gra. To właśnie tego potrzebowałem od demo. I aż czułem taki ogromny zawód, kiedy przeczytałem, że premiera jest w czwartym kwartale. Lakir Studio zrobiło coś naprawdę fajnego. Gra taktyczna z różnymi rozmaiceniami z rozgrywki. Nie nudziłem się podczas dema w ogóle, co będzie dosyć istotne, bo to jest strategia turowa,
A przy gierkach opowiem o jednej grze, która jest dokładnie w tym samym gatunku, jednak okazuje się, że można to spartolić. Bardzo fajne postacie, fajna kreska animowana. Ja nie jestem fanem anime ani kreskówek, nie oglądam za dużo. No, żywcem wyjęte z automatowego Metal Sluga, po prostu. Tak. To jest taki SNES-owa graficzka, po prostu czujesz się SNK. dobrze. Lepiej. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajne animacje, postacie są ciekawe, nieoczywiste, co w strategiach turowych jest mega istotne, bo po prostu te archetypy postaci powtarzające się, że masz kogoś z karabinem, kogoś z działkiem, snajpera i tak dalej, po prostu do zżygu. A tutaj nie są to oczywiste postacie. Ja się świetnie bawiłem, czekam, jaram się, jest na wishliście, wygląda, że to będzie niesamowity fan. Dobra, ja też czekam, chętnie pogram, bo już mam klawiaturkę i myszkę, ale w domu do Steam Decka, więc Masz spoko. klawiaturkę i myszkę do Steam Decka? No kupiłem sobie Logitecha, takie malutkie Pebble się to nazywa, nie? Bardzo fajne, sprawdza się. No dobrze, Szczególnie, to wiesz co, co? Czy no bo możemy chciałem... nazwać to, że już masz peceta? Quasi peceta. Nie, wiesz co, bo chciałem sobie Goga Galaxy zainstalować na Steam Decku. Tam jest dużo grzebania w Linuxie i w tym, w sensie w SteamOSie, wiesz, tym, nie tym gamingowej nakładce, tylko w systemie okienkowym. Tam jakieś linie, komendy wpisujesz, w końcu się udało. Mam natywnie Goga, wiesz, teraz na deku, więc wszystkie stare gry, ale one działają tylko z klawiaturą myszką, no bo to są stare tytuły jeszcze, wiesz, jak Privateer, Wing Commander, wszystko naściągałem. Fajnie to mieć, w ogóle w to nie gram, ale wiesz, jak to jest. No. Kup prawilnego peceta i będziesz jeszcze bardziej zadowolony. Dobra, kiedyś kupię. Dobra, Nie co ja będziesz jeszcze miał żadne gram? klatki. Domyślam się, 1000 klatek na sekundę. A. Słuchaj, ja pograłem w G.I. Joe, Wrath of Cobra. A ja. Fantastyczny beat'em up. To jest taki powrót do automatowych korzeni, jak Alien vs. Predator czy The Punisher, więc z genialną grafiką, muzyką. Intro to w ogóle jak film wycięty G.I. Joe, z seriali, z tego pełnometrażowego. No, taki hołd, wiesz co, ostatnio wyszły Żółwie, pamiętasz? Wszyscy się jarali, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge chyba to się nazywało. Tak samo, wiesz, materiał potraktowany z szacunkiem, z muzyką, dźwiękiem, głosami, tam wszystko się zgadza, są fajne postacie do wyboru, aż się chce grać, przeszedłem demo, bo są dwa duże levele i bawiłem się świetnie, chętnie kupię, wiesz, się ogram, bo na deku to jest idealna rzecz. Chociaż nie wiem, czy na dużej konsoli by to fajnie nie wyglądało na wielkim ekranie, tak szczerze, nie? Jak taki stary automatowa, chociaż na nową, nowocześnie zrobiona jakby na starą modłę gra. Z takich rzeczy jeszcze wspomnę o Anger Food. Nawet myślałem, żeby kod załatwić, bo widziałem, że wyszły teraz kody mamy z jednej z agencji. Anger Food to jest taka popieprzona gra typu, że mamy jakieś dziwne miasto pełne grzechu, bandytów, syfu, a my gościem chodzimy od pokoju do pokoju, nogą wywalamy drzwi i tą wściekłą stopą rozwalamy kolesi. Oczywiście brzmi to beznadziejnie, ale po prostu trzeba zagrać, bo to uzależnia. Oczywiście podnosimy bronie, które upadną z wrogów, możemy... Trochę taka krzyżówka Hotline Miami, tylko z widoku pierwszoosobowego, tak bym może powiedział, nie? Gdzie noga gra kluczową rolę oczywiście, więc można sprawdzić. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało. Takie bezmyślne, ale ładnie zrobione i świetnie sprawiającą dużą radość. No i gra, która mnie zachwyciła, czyli I Am Beast. Słuchajcie, jeżeli kochacie Jasona Bourne'a, trzynastkę Vanhama, czyli taki FPS w komiksowym stylu, który wyszedł tam, wiecie, w połowie lat zerowych, a potem był ostatnio ten niesławny remake czy remaster, no to ta gra daje nam to, plus fajny klimat takiego kolesia, który nagle ma jakiś meltdown i w tej komiksowej grafice zaczyna rozwalać jakieś specjalne oddziały, które na niego polują. Skaczemy z drzew, rozwalamy ich w zwolnionym tempie, wszystko w takiej komiksowej, pięknej grafie. Strasznie mi się to spodobało. Demko jest króciutkie, ale sobie to kupię, bo ja uwielbiam takie FPS-y. I Am Beast się nazywa po prostu. No i chyba w wielkim skrócie tyle ode mnie, więcej jakoś takich pierdoły sobie jakieś poglądałem i tam popróbowałem, ale szczerze mówiąc, wiesz, jaki ja mam problem z wakacjami, że jak wyjadę, siedzę, czytam książki. Mi się nie chce grać nawet. No i Plaża, bardzo pływanie. dobrze. Co to problem? Daj spokój. No, przeczytałem problem, czy chciał, już dwie książki, Nie, została mi tak trzecia. widzisz. Ja oglądałem filmy. Tutaj cały czas leży obok mnie Thanos Imperative od chyba 4 miesięcy. Nie Nie brzmi chwyciłem. zachęcająco. Nie, to jest jeden z lepszych A. komiksów Marvelowych. Klasyk, klasyk. Ale czekam na lepsze momenty. Teraz tak. Jeszcze z tych dem był Dungeon Crawler. Clawrel, właściwie powinienem powiedzieć. Pełzacz Clawler. lochów.
To może być cichy zabójca wolnego czasu. Gra ma potencjał wciągać jak Slay the Spire. O. I do czasu dwójki może być alternatywą, jeżeli ktoś nie gra w Slay the Spire 1. A dlaczego? A dlatego, że gra jest po prostu ordynarną zżynką z Slay the Spire. Mechanika jest dokładnie taka sama, z jednym twistem, takim, żeby jeszcze bardziej. Dla mnie generalnie roguelike tego typu to jest taka rzeźnia dopaminowa, czyli to bazuje tylko na tym, żebyś miał cały czas do mózgu doprowadzane to takie poczucie satysfakcji, czyli skoki dopaminy. Okej. I przez to masz poczucie satysfakcji, od tego się człowieku uzależnia. Więc takie gry jak Slay the Spire dają dlatego dużo satysfakcji. A tutaj dołożyli jeszcze jedną mechanikę, czyli zamiast losować z kart zagrania albo perki, kojarzysz takie maszyny w starych, właściwie tutaj jeszcze też są w Wietnamie, takie maszyny, gdzie masz taką łapę, która łapie i UFO masz miś. kaczery. No może tak, może to się tak nazywa. No claw. No, Hook. UFO kaczel, to jest taka nazwa popularna na to wszystko. Dobrze, więc to jest generalnie naciąganie, bo to jest specjalnie poluzowane, żebyś nigdy w życiu tego nie złapał, a i tak wszyscy próbowali. Więc to jest mechanika w Dungeon Crawlerze, czyli losujesz z takiego pojemnika właśnie swoje zagranie. Grałem w to, muszę powiedzieć, wlazłem jak w masło. Chyba z 2 czy 3 godziny grałem w to demo. Ono się chyba nie kończy, więc właściwie to aż dziwne było, bo mogłem sobie tak grać w nieskończoność. Dochodziły mi nowe postacie, pewnie się postaci by skończyły. Dla ludzi, którzy lubią gatunek Slay the Spire, bardzo polecam. Złodziej czasu. Ja tak sobie myślałem, pewnie nie na PC, ale na przykład taka gra by świetnie się sprawdziła w podróży, na tablecie, albo właśnie rafi na tym, na deku. A na pewno przenośnych konsolkach. Więc Okej. polecam, bo to jest całkiem przyjemna gierka. I co ciekawe, w zestawieniach najciekawszych dem po Steam Feście, Boże, co ja mówię, Summer Game Feście, to Steam była jedna. feście, dobrze, tak. No, nie, no dobra, nieważne, tym demo feście. To była jedna z najbardziej popularnych gier w pierwszej dziesiątce. Więc Okej. nie tylko ja się zainteresowałem. No dobrze, to co? Teraz może pogadamy o tym, w co graliśmy w ogóle i co przeszliśmy, bo to może być Dajesz. ciekawy temat. Ja mam dwie gry dzisiaj tak naprawdę, bo na wyjeździe, jak mówię, nie chciało mi się grać. Grałem jakieś pierdoły, a potem mi się nudziło. Wolałem czytać, nadrabiać komiksy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, pierwszą grą, którą chciałbym wam polecić, jeżeli tęsknicie za takimi właśnie platformówkami 2D, ale nie Metroidvaniami, tylko po prostu dobrą platformówką 2D z fajną fabułą, fajnymi mechanikami, no to jest gra They Always Run. Gra, o której nikt nie słyszał zapewne. Ja też się przypadkiem dowiedziałem. Tu pozdro dla Agnieszki, która sprzedała mi z Instagrama kolekcjonerkę, bo miała dwie sztuki. To jest, słuchajcie, gra, którą najprościej ja bym określił jako Markov Ninja. Była taka fajna platformówka kiedyś na PlayStation chyba 4, która no, generalnie gra rozgrywa się w klimatach dzikiego zachodu. Science fiction w przyszłości, czyli coś jak Firefly jest taki klimat, jak ten serial, czy co jeszcze mieliśmy z takich seriali? Cowboy Bebop oczywiście, nie? Więc dosłownie, więc głównym bohaterem jest niejaki Aiden, który jest po pierwsze mutantem, bo ma trzecią rękę. To jest ciekawy pomysł, zaraz powiem dlaczego. A i po drugie jest najemnikiem, który faktycznie spotykamy go, podróżuje po wszechświecie, po jakiejś galaktyce, ściga przestępców, na które wystawiono listy gończe. I jakby ten tytuł to właśnie tak trochę sugeruje, o czym to jest, że they always run, czyli zawsze jak dotrzemy już do tego bossa, to oni zawsze uciekają i ganiamy po dachach albo po innych dziwnych miejscach. Anyway, więc Aiden jest, jak powiedziałem, trójrękim mutantem, bo został stworzony przez Imperium, czyli taka, którzy chcieli mieć własnych żołnierzy specjalnych. Imperium oczywiście upadło, cała galaktyka pogrążona jest w chaosie, stąd masa różnych bandytów i band. Nie ma kontroli już jakby jednej scentralizowanej władzy. Jest jakaś policja na każdej planecie, no ale wiadomo, że najemnicy są wynajmowani przez nią, żeby zdobyć tych bandytów. Oczywiście, że do tego dochodzą prywatne interesy różnych bonzów, którzy czasem nas wynajmują, żeby odzyskać jakieś artefakty albo właśnie porwać jakiegoś złodziejaszka albo innego bandytę, który drugiemu zalazł za skórę. Więc bardzo fajny setting, fajny klimat, ale przede wszystkim ogromne wrażenie robi oprawa graficzna, bo to wygląda jak ręcznie rysowana platformówka. Mam na myśli, że tła wyglądają tak, jakby ktoś namalował je na obrazie, a dopiero potem zeskanował do kompa. Przynajmniej takie wrażenie mam, jakby to była na płótnie farba po prostu, nie? Chodzi mi generalnie o tła, bo pierwsza
pierwsza, jak się mówi, pierwsze co? Pierwszy plan, o, może o to mi chodzi. Pierwszy plan jest oczywiście już na komputerze, bardzo ładnie zrobiony. Pewnie ktoś zarzuci, że wygląda to jak kolejna mobilka, jak, nie wiem, Prince of Persia ostatni, bo trochę jakby ten styl graficzny. Ale uważam, że ma to swój klimat i robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Szczególnie, że jest bardzo fajna animacja walki i dobrze kamera robi najazdy na wykończenia, na finishery. No i tutaj warto powiedzieć właśnie o tym USP, czyli o tej trzeciej ręce naszego mutanta. No, mamy generalnie broń białą, czyli dwa miecze. Trzeci jest w trzeciej ręce. Mamy później pistolety, które też mamy trzy, a nie dwa, jakbyśmy mieli standardowo. I co najważniejsze, tą trzecią ręką możemy sterować dowolnie padem podczas walki, więc możemy odpychać przeciwników, nokautować ich, a jednocześnie używać linki, haka i paru innych rzeczy, żeby zwiać albo gdzieś się przenieść. I to naprawdę dodaje bardzo dużo dynamiki do tej walki. Nie jest wcale tak głupie, jakbyście myśleli, jak opowiadam, prawda, na pierwszy rzut oka, więc warto zobaczyć trailer. Mnie ta gra, znaczy dużą satysfakcję mi sprawiło przejście tej gry. To nie jest długa gra, jakieś 6-7 godzin, ale dosyć bardzo trudne walki z bossami są. Szczególnie tym ostatnim, to jest jakiś koszmar. Ja w końcu w pewnym momencie poszedłem, tak jak podchodzę, kiedy coś mnie frustruje, zapuszczam sobie jakiś relaksujący podcast, siadam i gram, póki nie pokonam tego bossa, ale nie, może tak do Souls-like'ów powinienem podchodzić, nie wiem. Generalnie polecam. Podobało mi się i myślę, że dla fanów właśnie takich platformówek, które, tak jak wspomniałem na początku, nie są Metroidvanią, więc nie ma tego backtrackingu, nie ma tego, wiecie, no, ułożenia po mapie, potem jak dostaniemy linkę, czy podwójny skok, czy coś, to w końcu możemy pójść do drugiej części mapy, żeby się przedostać dalej. To tego nie ma. Wszystko jest dosyć mocno liniowe. Czasem jakieś odnogi są w bazach, czy na planetach, żeby znaleźć ekstra force, magazynki, albo jakieś ekstra dodatki do naszego mutanta, cyborga. Więc to jest, to mi się podobało, że trochę coś innego, tak trochę odpocząłem od tych wszystkich Metroidvanii, bo ja lubię takie platformówki jak Earthworm Jim, czy inne takie stare rzeczy. Brakowało mi takiego przedstawiciela i to jest bardzo fajne. Jest strasznie tanie, na Steamie jakieś grosze chyba, na konsole też nie jest wcale takie drogie, więc They Always Run, jeżeli macie ochotę, polecam z czystym sumieniem. No i jeszcze jedna gra ode mnie, oczywiście gra, na którą czekałem i dopiero teraz nadrobiłem, czyli Still Wakes the Deep, oczywiście muszę wam o tym opowiedzieć. Mi się podobało. Ja w ogóle może dwa słowa o twórcach, no bo The Chinese Room to jest ekipa, która wymyśliła de facto gatunek tak zwanych walking simów. Ja wiem, że to jest brzydka nazwa, ale jeżeli mówisz walking sim, to każdy wie, o co chodzi w tym momencie. Oni zaczęli od Dear Esther, które wyszło chyba w 2007, jakoś tak, teraz strzelam, pod koniec lat zerowych. Później zrobili Everybody's Gone to Rapture, no i taki spin-off Amnesii, The March of Peaks. Teraz w ogóle to pracuję nad Vampire The Masquerade Bloodlines 2, co ciekawe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wracając do tych walking simów, te gry w swoim gatunku były po prostu niezłe. Specyficzne oczywiście, no bo ten gatunek jest specyficzny. Jak nie wiecie, czym jest walking sim, to się domyślacie. Chodzimy, chłoniemy historię, czytamy notatki, znajdujemy jakieś pierdoły i to nam buduje całą fabułę i w wielkim skrócie koniec, tak? Na tym polega walking sim. Co jest z tym fajnego? No można zrobić całkiem imersyjne walking simy, chociaż moim ulubionym do tej pory był What Remains of Edith Finch, bo tam bardzo pomysłowo autorzy, chyba Giant Sparrow firma się nazywa, zrobili, ale zawsze czekałem na kolejny tytuł od Chinese Room, jako tych ojców gatunku. No i po zapowiedziach, że Still Wakes the Deep będzie horrorem science fiction rozgrywającym się na platformie wielkniczej, stwierdziłem, o, to jest to, to trzeba będzie obadać, więc czekałem bardzo długo, wylądowało w Game Passie w połowie czerwca gdzieś. Akurat byłem na urlopie, więc dopiero ograłem. Króciutka gra, 6-7 godzin max. Myślę, że 6 godzin spokojnie starcza, żeby to przejść. Sama historia opowiada nam o losach niejakiego Camerona McLeary, którego poznajemy pierwszego dnia, może to nie jest jego pierwszy dzień, dobra, ale poznajemy go generalnie na platformie wielkniczej, kiedy czyta list od żony, która go pozdrawia i że tęskni z córeczkami, żeby ten kontrakt minął jak najszybciej, żeby wrócił do domu. Im dalej w las, tym więcej się dowiadujemy o jego przeszłości, bo gra też flashbackami stoi. Dlaczego on się znalazł na tej platformie wielkniczej? Dlaczego uciekł od swojej rodziny de facto? Sama platforma wielkniecza gdzieś jest rozstawiona na Morzu Północnym, a sama akcja rozgrywa się w 1975 roku i to widać, bo wszystko jest takie analogowe, takie oldschoolowe i robi też wrażenie, o czym zaraz więcej przy okazji omówienia grafiki i oprawy audiowizualnej, ale chciałem powiedzieć, co się dzieje dalej. No, po krótkim wprowadzeniu i rozpoczęciu kolejnego dnia od wiertów, jak się domyślacie, ekipa przewielca coś,
I nagle to coś pojawia się na platformie i ludzie zaczynają zamieniać się w potwory, wybucha Armagedon i my znajdujemy się oczywiście w środku tego wszystkiego, próbujemy zrozumieć, co się stało, a przede wszystkim ocaleć, czyli wydostać się z tego piekła, które się tam rozpętało. I taka jest krótka historia, nic oryginalnego, ale wszystko rozbija się o to, jak to zostało poprowadzone, jak to zostało zrobione. Bardzo ładna grafika, no bo to jest Unreal Engine 5 już. Nawet na konsolach wygląda to bardzo ładnie, szczególnie w trybie jakościowym, ale niestety nie da się grać w 30 klatkach w takie gry. Więc ja grałem w trybie performance w 60 klatkach, jakiejś super wielkiej różnicy nie widziałem. Ogromne wrażenie robi właśnie projekt miejscówek. Tam są takie detale w każdym pokoju członka załogi, w każdym sekcji tej platformy, w jakiej się znajdziemy. I tutaj szapoba dla twórców. Ogromne wrażenie robi udźwiękowienie, bo wszyscy aktorzy to szkocka ekipa, która podkładała głosy, więc mamy szkocki, którego praktycznie nie jesteśmy w stanie momentami zrozumieć. To jest taki slang jak Brad Pitt gadający po cygańsku w przekręcie Guya Ritchiego. Tak mi się to skojarzyło, więc dobrze są napisy. Oczywiście angielski, nie ma polskiej wersji językowej, więc też ostrzegam, że trzeba jednak znać dobrze angielski, żeby jeszcze wyłapać to, co oni mówią, bo tam często nawet w angielskich napisach jest slang. Więc jak wiesz, miałeś generator, on mówi get to the genies, to się długo zastanawia, co to jest genies dopiero, nie? Więc to jest takie trochę było dziwne. Get to the chopa, też o tym pomyślałem, nie? No i przede wszystkim ogromne wrażenie robią potwory. To, jak one zostały zaprojektowane, to jest oczywiście The Thing pełną gębą, jak się domyślacie, bo słowo The Thing musi paść w każdym odcinku i padnie. Tak jak powiedział Dan, jak on się kurwa nazywał, czekajcie, bo zapomniałem, przepraszam. Dan Pinchback, czyli główny jeden z założycieli The Chinese Room, który rok temu w lipcu opuścił studio, pożegnał się ze wszystkimi. On powiedział, że on od zawsze chciał zrobić sequel do filmu Johna Carpentera do The Thinga i miał pomysł na tą akcję rozgrywającą się na platformie wiertniczej, gdzie główny bohater nazywa się McCleary i teraz mamy MacReady'ego w jedynce, mamy bazę na Antarktydzie w jedynce. To wszystko się zgadza, więc po prostu zrobił fajny horror, oddając trochę hołd Johnowi Carpenterowi i muszę przyznać, że dlatego się dobrze bawiłem. I to, co jest ważne, że autorzy nie poszli na łatwiznę, nie zrobili nam po prostu walking simulatora, tylko jest bardzo dużo sekcji, w których musimy przedrzeć się przez pokoje opanowane przez potwory. I tutaj trochę chcieli to urozmaicić, bo możemy podnosić wszystkie przedmioty i oczywiście wywoływać dystrakcję u wrogów, może inaczej, odwracając ich uwagę tymi no nie wiem, co z angielskiego chyba, nie? Jakieś naleciało. No tak. Distraction, no właśnie. I chować się w kanałach, pod stołami, w szafkach, trochę jak w Obcym Izolacja. I to jest fajny klimat, bo jak się wkręcimy, to jest, w ogóle jest idealna gra pod VR-a, coś czuję. Może by wyszedł jakiś patch kiedyś. I to mi się podobało. Co tam jeszcze było z takich fajnych rzeczy? Chyba tyle, tam nie było jakichś takich więcej jakichś rzeczy, no bo ten walking sim, zagadek też praktycznie nie ma żadnych. Tu po prostu musimy tylko przejść do przodu. Czasem trzeba po prostu biec, uciekać przed tymi potworami. Ale przemyślana jest historia, bardzo mi się podobało. Oczywiście, jak się domyślacie, tu nie ma za bardzo happy endu, więc to jest taka historia, która pozostawia się potem trochę tak na chwilę zawieszonego. Ale fajnie było ją poznać, a jeżeli lubicie takie klimaty, ja wszystkim polecam, to nie jest straszna gra. Ja się nie bałem, byłem bardziej zaciekawiony tym wszystkim. A ja myślałem, że to horror będzie. No to jest teoretycznie horror, ale bardziej to jest taki thriller science fiction. Ten body horror też nie jest jakiś przerażający. The Thing jest bardziej przerażający cały czas i polecam waszej uwadze. Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o wadach. Mnie na przykład 4 razy w ciągu 6 godzin wywaliło do systemu Xboxa, więc nie wiem dlaczego. Niektórzy nie mieli problemów, ja miałem. I uważam, że to jest karygodne w dzisiejszych czasach. I tyle. Może trochę backtrackingu. Jakbym się miał czepiać na siłę, tam musimy w grze wracać do niektórych sekcji, które potem są zalane, przedtem nie są zalane, potem coś znowu odpalić. Mamy wrażenie, że łazimy po niektórych miejscówkach kilka razy czy kilkukrotnie. Ale fabuła, dialogi, postacie, pomysł wynagradza to wszystko, więc Still Wakes the Deep warto poznać i poświęcić te 5-6 godzin. To nie jest wiele, szczególnie w Game Passie, nie? No. Tyle. No, wiesz, że Walking Sim to nie moja bajka, więc... Ja wiem, ja nie chcę nikogo przekonać do Walking Simów, bo zdaję sobie sprawę, że wiesz, to jest trochę tak, jak myślałem ostatnio, łabędzi śpiew Walking Simów, nie? Jeżeli ta gra by nie dowiozła tego, co obiecywała, a nie wiem, czy dowozi, bo nie mi to chyba oceniać jako fanowi gatunku. A jakie może... ma ocenę? Bardzo dobre, tam średnia jest dosyć wysoka, 8 chyba na Metacritic, 80%, nie wiem, sprawdź teraz, ale ludzie chwalą, ci, którzy lubią gatunek, chwalą, ci, którzy, pamiętam, że z kimś gadałem, kto nie grał Walking Simy, mu się podobało po prostu, może nie miał wtedy wcześniej styczności z tym gatunkiem. Dalej polecam The Invincible, szczególnie po tych kolejnych patchach, które dostał masę poprawek i fajnych opcji nowych.
z takich rzeczy walking simowych, na które czekam, Boże, zapomniałem. A, za chwilę, jak do następnego odcinka będzie premiera Nobody Wants to Die, prawda? Czyli ten debiut wrocławskiego Critical Hit Games o tym neo-noir przyszłości, taki niesamowity cyberpunkowy. Czekam, czekam. Tylko to, moim zdaniem, znowu tego nikt nie komunikuje. To będzie kolejny walking sim z elementami jakichś detektywistycznych. Point and click? Coś to... takiego? Oni byli zafascynowani obserwerem, mówią o tym wprost. To będzie taki obserwer, no. Też dobrze, no bo tam były jakieś zagadki, powiedzmy, coś się działo, ale to jest dalej jakby ten gatunek, nie? Znaczy ja się nastawiam i dlatego nie będę zawiedziony, bo chcę zobaczyć piękną grafikę na mojej konsoli. No i tyle. A czy powiem ci tak, przede wszystkim dla ludzi zainteresowanych, bo to jest na Game Passie, prawda? Stillway the Deep jest Game Passie Day One, tak, do pogrania. Tak, na Steamie kosztuje stówkę, tam to 105 zł. Ma bardzo pozytywne, czyli nieprzytłaczająco, w prawie 2000 no. Tych recenzji. Jako tagi ma horror psychologiczny, bogata fabuła, akcja. Nie ma nigdzie walking sima, więc nie sprzedałem tego jako walking sima. No bo to brzmi pejoratywnie dzisiaj, jak powiedziałem, robisz grę walking sim, niestety, to się wyklą na dzień dobry. Niestety, niestety. Znaczy, ale polecam, tak. Sprawdźcie. Naprawdę fajna historia i dobry klimat. Ja lubię takie filmy, taką fikcję. Ja to wiesz, jak traktuję. Jak takie, nie chcę powiedzieć, że książka, jakby coś jak pomiędzy serialem a grą, że to jest interaktywne, ale jednak tak mnie prowadzi ale za nie, fabułę. To jest no. Twój gatunek gier, no tak samo jak ja cię nie przekonam do City Builderów, czy na albo przykład RPG-ów. No to Balatro nie, bo nie grałem, ale no Baldura cię nie przekonam, no nie zagrasz. Ale wiesz co? Chcesz się pośmiać? No. O, ja nie wiem, czy Anka mi na urodziny nie kupiła Baldursa Deluxe Edition, tego pudła wielkiego, bo kiedyś się mnie pytała na wakacjach, czy to dobre. Ja coś tam mówiłem, że... Dobra, zobaczymy. Doskonale, to wie, ale to wiesz co zrobić. W październiku są moje urodziny, myślę, że Anka się nie ja będę grał na PlayStation, no co? A, tak już cię widzę, A PlayStation mogę kupić. Dla Baldura na razie nie ma potwierdzonego pro, więc... Dobra, dawaj o grach, lecimy dalej, bo tak zobacz. Przed nami dużo tematów. No i bardzo dobrze, dawno nie było, więc ludzie się ucieszą, że znowu nagrywamy tam. To jest nasz sługa, pójdę, a ty będziesz gadał, dobra. Tak, i to wtedy będą wprawki do tego, solo castu. Dobra, czyli co, ja teraz, tak? No. Chciałeś się w końcu zmierzyć finalnie chyba z Ghost of Tsushima. Nie, czekaj, tu małym drukiem mam na naszej rozpisce napisane, co zaznaczyłem ci. To jest bardzo ważną wiadomość mam dla ludzi, którzy zapomnieli od ostatniego odcinka, bo ja będę to przypominał co jakiś czas. Oficjalnie otwieram maleńki kącik przypominajek, w jakie gry należy zagrać. Jeżeli jeszcze nie grałeś, to odpalaj i przestań marnować swój czas, czyli... 23 tysiące ponad przytłaczających przytłaczająco pozytywnych recenzji na Steamie. To jest. 65 zł obecnie do kupienia. Nikt mi nie płaci za to, co właśnie mówię. Proszę iść i grać w Against the Storm. Emirate Games. Ale to gadaliśmy o tym. Oni dostali nagrodę na Digital Dragons przecież teraz. No. Eremite przede wszystkim, nie Emirate. Eremite Games, chłopaki i dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tą grę. Gram od 7 miesięcy i dalej mi się nie nudzi. Zarąbiste połączenie roguelite z City Builderem i uważam, że jest to majstersztyk. 65 zł do wyciągnięcia na Steamie. Brać i w ogóle nie będzie żałowania. Gra jest fantastyczna. Koniec kącika uwielbienia dla Against the Storm. Dobra. Druga gra, którą skończyłem, kiedy Rafał się wylegiwał na Wyspach Greckich. A ja tutaj biegałem po wyspach japońskich. Nawet planowałem w tym roku pojechać na urlop do Japonii, ale wyjdzie inna lokalizacja, więc biegałem jako Ghost z Korea Południowa. Tam będzie można mnie zobaczyć już za półtora. W każdym razie, Ghost of Tsushima. Biegałem jako Jin Sakai po wyspie Tsushima i muszę i teraz mogę dać takie, ja o tym wspominałem w poprzednich odcinkach, więc teraz dam tylko takie podsumowanie, nie będę za dużo opowiadał. Natomiast tak, jest to nauczka dla mnie, żeby się nie autohypować. Tyle powiem tak. Skończyłem, ale wymęczyłem. Nie będę ukrywał, wymęczyłem. Gra, a dlaczego wymęczyłem? Wymęczyłem dlatego, że ta gra ma wszystko dobre i złe, co ma, powinien mieć każdy dobry Assassin's Creed.
A gra jest Assassin's Creedem, wypisz, wymaluj. Nie ma, w ogóle nikt mnie nie przekona. Ale tak jak powiedziałem, i dobre, i złe elementy. I więc przekornie zacznę od złych elementów, żeby potem nie wybrzmiało, że ja tą grę krytykuję, bo gra jest bardzo dobra. Chciałem się tylko spytać, czy nastawiasz się na, że Assassin's Creed nadchodzący będzie grą, nie wiem, lepszą? Czy będziesz, jesteś ciekaw w ogóle porównania, o to Powiem mi ci chodzi. tak, bo myślę, że Sony zrobiło majstersztyk i straszny psikus Ubisoftowi, Aha. wydając Director's Cut na Tsushima, bo ja nie mam absolutnie żadnego powodu teraz grać w żadnego Shadows. Ja Ja chętnie zagram, absolutnie bo tego szachmat. klimatu. Znaczy, wiesz, mi brakuje tego klimatu po 4 latach de facto, nie? Bo ty jesteś na Okej, bieżąco, ale ja tak to. czekałem 4 lata, No. zagrałem, obejrzałem sobie Shoguna, potem zagrałem w to, czułem się jak ryba w wodzie. Spełnione, Na tak. razie mi styka, a ponieważ dodatkowo wziąłem rozbrat serią Assassin's Creed na Odyssey, więc nie mam powodu w ogóle, ja nie czekam na tę grę, więc jest mi obojętna. Ja tak Ale samo, ale tak, jeszcze chętnie ale... zagram. Nie, ograj, koniecznie ograj, to mi powiesz. Natomiast szczególnie po zagraniu w Ghost of Tsushima, w ogóle nie mam żadnego takiej potrzeby większego klimatu japońskiego, szczególnie, że Jasne. wymęczyła mnie ta gra No właśnie. ostatecznie. Więc teraz tak, tak jak powiedziałem, zacznę od złego. Ta gra jest cholernie i nieznośnie powtarzalna. Po prostu no, nieprawdopodobnie powtarzalna i nudna przez to. Ciągle robię te same rzeczy, o ile nie podążam głównym wątkiem fabularnym, oczywiście. Ale do tego dojdziemy. Po początkowym zachwycie, jak słyszeliście w poprzednich odcinkach, dlaczego wpadłem w monotonię? No, chwyciłem za miecz i poszedłem w trasę, czyli poszedłem w długą. To oznacza, że kompletnie olałem główny wątek fabularny i zacząłem wpierw biegać i wykonywać stories postaci towarzyszy oraz robiłem wszystkie misje poboczne. A tutaj sobie znajdę Liska, który zaprowadzi mnie do kapliczki. Tu wpadnę sobie na gorące źródła i poszukam jakiejś innej kapliczki w górach, za co To dostanę najfajniejsze jest. sloty. Tak, tak. Zachwyca się. No i to jest bardzo fajne. Na początku to jest mega. Pobawię się w zręcznościową gierkę wcinanie bambusa, która jest moim zdaniem po prostu A genialna. To jest haiku moja, czytałeś? no haiku tam właściwie mogłeś klikać cokolwiek. Ja się na haiku nie znam, więc nie będę udawał, że rozumiem, ale w klimat dawał. No i oczywiście biegałem sobie po obozach wrogów, czyli Mongołów, słomianych kapeluszy albo po prostu bandytów i ich siekałem, co dawało oczywiście ogromną satysfakcję, bo walka tutaj zrobiona jest perfekcyjnie. Tylko tak, że z czasem w pewnym momencie lecisz i siekasz. Uwalniasz więźniów, skradasz się, znowu siekasz. Robisz albo wchodzisz na Jana, czyli to się tutaj nazywa prowokacja, czyli idziesz zgodnie z kodeksem samurajów, wychodzisz na ubite pole z otwartą przyłbicą. W zależności, ja nie miałem przyłbicy oczywiście, bo tam nie ta stylistyka wojownika. I właściwie znowu siekasz i biegasz po obozie albo się skradasz. No i w pewnym momencie, Rafi, no ty i wszyscy, którzy w to grali, wiedzą, że w pewnym momencie właściwie robisz tylko to. Bo No jest mało tak, lisków, oczywiście. jest mało tych takich urzekających rzeczy, ale one też są powtarzalne, więc potem kończy się tylko na tym, że biegasz po tych obozach i siekasz i właściwie tylko unik roleczka, albo czy jakikolwiek tam unik i siekasz gości. No i tyle. Muszę przyznać, że w pewnym momencie musiałem odpocząć od tej gry, bo mnie tak znudziło to Aha. bieganie i siekanie. Więc chwyciłem się znowu za wątek główny i tutaj, żeby po prostu skończyć grę. A skończyć trzeba, bo na to zasługuje. Moim zdaniem jednak brakuje w niej balansu, żeby utrzymać właśnie ten wrażenie zachwytu z początku. No. Bo gra urzekająca jest wizualnie, mechanikami. Na początku jest po prostu fantastyczna. No, bawisz się cudownie, Ja a pamiętam, że ja potem potem po prostu latałem na tym ludy, koniu. ludy, ludy.
Na tym koniu, wiesz, od questa do questa, byleby skończyć w pewnym momencie już, nie? No, no widzisz, no to tak. Powiem ci jeszcze, bo wiem, że ty nie grałeś ten dodatek Wyspa Iki i to jest moim zdaniem zupełne nieporozumienie. Nie dość, że źle wkomponowana w rozgrywkę, bo mogę się tam udać przed skończeniem gry, tylko ale wiesz, po to, to wyszło żeby po się fakcie, dowiedzieć. nie? Tak, tak. No tak, ale ktoś wydał to jako Director's Cut i teraz i ta gra jest przygotowana na PC, to można było naprawić. Albo na przykład nie pozwolić mi na to wejść w trakcie rozgrywki, bo pierwsza rzecz, której się dowiaduję, to to, że zabiłem Kotulkana, którego jeszcze No nie tak. zabiłem w normalnej podstawowej rozgrywce. W związku z czym, no wiadomo, to jest no-brainer, że ja go zabiję, natomiast to po prostu jest wyrwa fabularna. Ktoś nie skleił. Poza tym powiem ci tak, że strasznie na siłę była tam ta historia, w ogóle mnie nie ruszyła i takie... Takie sobie Kumam. to. No dobra. Ale No. czemu tą grę trzeba skończyć? Bo historia, dla historii nakreślonych tutaj postaci. Jeśli chodzi o... nawet nie chodzi o samą historię głównej postaci, czyli Gina, bo moim zdaniem jest ona bardzo przeciętna i jego rozterki są bardzo takie, no powiedzmy, powierzchowne. No fajnie dowiedzieć się tą kodeks, honorowość, kultura, którą jest, serwuje nam ta gra. Oczywiście tak. Natomiast główny bohater nie jest tutaj jakby motorem napędowym, bo mamy tutaj takie postaci jak ogarnięta rządzą zemsty Masako Adachi. Niesamowita kobieta. Dogmatyczny Ishikawa, czyli ten łucznik, ten master, Mistrz, który, tak, który chce ukarać swoją uczennicę, która się zbuntowała. Szukający tożsamości w cieniu sławy brata mnich Norio. Jego historia, uważam, na zakończenie jest no, mocne, mocne. Oczywiście cudowna i przejmująca historia Yuriko. Kojarzysz Yuriko, tą tak. starszą panią, która była opiekunem Gina? No to chwyta za serducho. No i finał gry i ostateczny wybór, którego oczywiście tutaj nie powiem, natomiast wybór jest... no... Nie chcę nic powiedzieć, żeby niczego nie zdradzić, ale to jest taki, no, taki mięsisty, no, taki namacalny. No, jest czyli naprawdę podobało ci się overall. Historia. Historia. Dlatego mówię, okay, że gra jest dobra. Gra, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o postaci, wizualnie jest piękna, chociaż widać, że została nadgryziona tym zębem czasu 4 lat. Gdyby ktoś właśnie dobrze zbalansował te mechaniki i nie było tak, że po prostu biegasz, wypełniasz kropki od jednej do drugiej i właściwie w pewnym momencie sprowadza się to tylko do tych walk, no to w tym momencie ta gra siada. Ale jeżeli jedziesz i biegniesz tylko przez wątek fabularny i zżywasz się z postaciami, no to jest naprawdę fajne. To jest bardzo dobry, oldschoolowy Assassin's Creed, co mam powiedzieć. Ze wszystkimi wadami i zaletami. Jeżeli ktoś pokochał, brakuje mu stylistyki i nie chce czekać na tego nowoczesnego Assassina, którego nam zafunduje Ubisoft w tym roku, no to powinien brać się za Ghost of Tsushima. Ja polecam generalnie, tylko z zastrzeżeniami, które powiedziałem. No i oczywiście nic nie powiem o trybie Legends, bo nie mam w Wietnamie PSN-u, więc sorry Sony. Pozostaje mi właściwie tylko liczyć na to, że The Last of Us 2 nie będzie tego wymagała, ale ponieważ God of War 2 będzie tego wymagała, więc pewnie tak się nie stanie. Także tak. Druga gra, o której chciałem powiedzieć, to właśnie gra, którą sobie odpaliłem jakiś czas temu, ją kupiłem i to była jedna z gier, na którą czekałem w tym roku w kategorii strategie turowe. Jest to gra polska wyprodukowana przez Lucasoft. Ta gra to się nazywa SPC Operations albo Special Operations, ale generalnie jest SPC Operations. Tak jak powiedziałem, zagrałem sobie, bo chciałem czegoś spokojnego, takiego nie bez biegania i siekania turowego, żeby odpocząć od Ghost of Tsushima. No ale tak, zagrałem w 2 godziny i niestety jest to gra bez historii, bo generalnie dostajesz misję. A co to jest? Strategia, tak? Strategia turowa ma 4... Oh, sorry, dobra, przepraszam. 4X? Nie.
Nie. To jest dobra, masz rację, bo już chciałem do wrażeń tytułu, ale w sumie powinienem opowiedzieć, o czym jest. Masz oddział składający się z czterech żołnierzy, których sobie wybierasz. Nazywasz ich ten oddział jakoś tam. Czyli jest to taki Potem laser daje. squad, XCOM, Sabre Team. Nie, to jest normalnie jakiś tam oddział żołnierzy. No, dajesz im tego kałasznikowa albo pistolety, granaty i wyruszasz na misję. Tak jakby do tego się to sprowadza. Okej. Więc poruszasz się po mapie w czasie rzeczywistym. Wpierw lądujesz na jakimś takim obszarze zimowym z czerwoną wodą, więc jakieś pewnie jezioro, które faktycznie istnieje. Więc biegasz po tej mapie w czasie rzeczywistym, a kiedy trafisz na oddział przeciwnika, gra przeistacza się w strategię turową. Okej. I właściwie tyle. Ale to jest fajne czy nie fajne, bo nie Nie, wyglądasz na nie jest fajna zadowolonego. gra, bo zagrałem 2 godziny. No bo, znaczy, wyobraź sobie, Rafi, to jest to, co mnie najbardziej boli, jeżeli ktoś ma fajny pomysł, a potem niestety nie potrafi dowieść tego, bo masz tak, poruszasz się w czasie rzeczywistym po mapie i twoją główną mechaniką jest to, że robisz sobie walkę turową. Więc co powinno ci to spajać, żeby to była fajna, ciekawa gra? Fabuła. To No musi mieć tak. fajną, to musi mieć fajną historię, żebyś parł do przodu. XCOM 2. Historia o ufokach, a jednak mimo wszystko chcesz wiedzieć i popychasz fabuła pcha Jasne. cię do przodu, gdzie masz tak naprawdę możecie mnie poprawić w komentarzach gdziekolwiek, najchętniej na YouTubie albo na grupie. Masz 4 czy 5 takich archetypów tych misji. Jednak mimo wszystko ludzie grają po 200 godzin w XCOM 2. Ja w tą grę zagrałem 2 godziny i ją odinstalowałem, bo była po prostu tak nudna. Ja zrobiłem 2 czy 3 plansze, biegałem po... Faktycznie ładnie to wygląda, To nie wiem, po ale... co tym gadamy, ale dobra, to Nie, no kiluj. bo wiesz, bo trochę pograłem i też jest to jedna z... W różnych zestawieniach gra pojawia się jako jedna z wyczekiwanych w swoim gatunku, a druga jeszcze rzecz, ja bardzo chętnie usłyszę, jeżeli ktoś gra dłużej, czy może ja coś pominąłem, bo zaznaczam, 2 godziny zagrałem i mnie po prostu znudziło, zainstalowałem, bo nic innego poza tym, co opisuję, nie widziałem. Więc też ostrzegam, do tego o tym opowiadam, Rafał, bo mamy Okej. tutaj fanów strategii turowych, którzy nas słuchają. Pozdrawiam każdego z osobna. Jesteśmy w tej samej paczce, a Rafał po prostu nie będzie chodził w Walking Simach. Przecież gram czasem w Miasmach Wtedy ty Chronicles 3, grałeś ale. strategię turową. Nie wiem. No właśnie. W każdym razie, Sam SPC mieć pecety. Operation. Jeżeli ktoś, ty już prawie masz, jeżeli ktoś grał i może mi wypunktować, że się mylę, nie biorę tego, nie obrażę się, chętnie posłucham, bo po prostu ja się odbiłem i tyle. Okej. No i teraz tak. Rafał, czy ty grałeś Hollow Knighta? Nie grałem, bo wiesz co, znowu Metroidvania, nie chciało mi się, no. Ale widziałem w akcji, w sensie odpaliłem na chwilę, stwierdziłem, to nie dla mnie i tyle, no. No, Ale mnie wszyscy chwalą, bo to korci. jest Mnie fenomenalne. A korci, to mnie dwójka korci. kiedy wychodzi? Ona już wyszła, czy Jeszcze wychodzi? nie jest powiedziane, Okej. kiedy Silksong będzie, a ja Okej. oglądałem sobie streamy To troszeczkę pograj. ten. Mam, kupiłem na wyprzedaży No. Steama. Świetnie. To Więc ten. powiesz. Więc będzie. A ja Dobrze, nic nie to ja. kupiłem. No ale to spoko, my mamy tego, fanshare'a, więc możesz grać w moje gry, więc nie ma problemu. Okej. A właśnie, odpal Hollow Knight, tylko ja to nie wiem, czy ja to muszę... Nie chce mi się Nie, w to grać. Mam inne to gry. na Steam Decka idealnie. Nie. Dobrze. Stacja popkultura, Tak dajesz. jest. Dobrze. Kolejny fajny dział. Dobra, to ja może zacznę, bo się nagadałeś. Tak. Ja trochę nadrobiłem rzeczy ostatnio, będąc na wywczasie, jak to powiedziałeś. Przede wszystkim dużo czytałem, ale nie będę was zabalał książkami, mi zaraz ktoś powie, że to nie jest podcast o książkach. W końcu, słuchajcie, przeczytałem Problem Trzech Ciał, jedynkę, dwójkę. Teraz męczę się z trzecim tomem, bo co zaczynam wieczorem, to zasypiam przy tym niestety. Ale podobało mi się. W końcu rozumiem, o co chodzi z tym Problemem Trzech Ciał, z tym spotkaniem z obcymi i generalnie cały ten plot, bo nie wiedziałem. Faktycznie zupełnie inny punkt widzenia niż amerykańska literatura science fiction do tej pory. Strasznie mi się to podobało.
Ale tu się nie będę o tym gadał, no bo kto zna, ten zna, albo ktoś oglądał serial na Netflixie, to też wie, o co chodzi. Ja nie oglądałem serialu, bo chciałem książkę poznać, ale jeżeli lubicie czytać, lubicie dobre science fiction, to koniecznie, bo jest naprawdę fajnie przedstawiony świat i strasznie mądrze to jest napisane, naprawdę. Nawet polskie tłumaczenie z angielskiego, który jest chińskiego, robi wrażenie, nie? Więc to jest ciekawe. Co prawda się gubię w imionach, nazwiskach chińskich głównych bohaterów, nie? W pewnym momencie musiałem sobie sprawdzać taki, masz na początku książki spis, kto jest kto, i czasem do tego wracałem, niestety, czego nigdy nie mam przy okazji amerykańskich czy też anglosaskich książek. No, ale no taka inna kultura, nie? Ale fantastyczna, fantastyczna opowieść. Jestem ciekaw, jak to się skończy, ale kiedyś wam opowiem, bo na razie też czytam co innego. Natomiast tak, jest serial, który strasznie chciałbym wszystkim polecić, czyli Scavenger's Reign. To jest bardzo fajny przykład na to. Ja trochę więcej o tym mówiłem u Drozda, Waha Super ostatnio, niebawem w Eterze zapewne. W wielkim skrócie to jest rysunkowy czy też animowany serial science fiction z naciskiem na hard science fiction. Mądre, dobre, fantastycznie przedstawiony świat, obca planeta pełna niesamowitej fauny, flory. Ja nie wiem, co oni brali, albo na czym jechali, wymyślając te wszystkie stworzenia, cały ekosystem, całą tą florę, bo to po prostu jest tak niesamowite. Po prostu oglądasz, to jest lepsze niż te wszystkie awatary Camerona i inne filmy, jakie widziałem. I to mnie bardziej zachwyciło, ta pomysłowość jakby stworów, zwierząt, od, nie wiem, insektów, pseudokosmicznych mrówek, powiesz, po wszystko to, co jest, nie wiem, pochodną tego, co mamy na Ziemi. Może tak na to trzeba spojrzeć. No i generalnie historia jest bardzo fajna, bo pewien statek, wielki frachtowiec przelatujący przez tytułową, ta planeta nie ma nazwy, ale nad planetą po prostu ulega zniszczeniu. Ci, którzy się uratowali w kapsułach, lądują na tej planecie, no i próbują na niej przeżyć. Jak się domyślasz, właśnie spotykając różnych przedstawicieli fauny, flory, jest parę różnych wątków, postaci. My to śledzimy przez 12 bardzo krótkich, 25-minutowych odcinków. Jest niesamowite. Oczywiście, jak to HBO stwierdziło, że po pierwszym sezonie sprzeda swój super nowy serial. Więc na razie licencję na emisję tego ma Netflix i Prime w Ameryce oczywiście. Tego nigdzie legalnie w Polsce nie zobaczymy, ani w Europie. Więc proponuję wykorzystać VPN-y i nabijać oglądalność, bo to się kończy bardzo fajnym cliffhangerem. I aż człowiek ma ochotę zobaczyć drugi sezon, który oczywiście nie jest zapowiedziany, no bo HBO się pozbyło serialu. I teraz jest Super Max Original, swoją drogą, nie wiem, Tomo, czy widziałeś, że są seriale HBO Originals nowe i Max Originals, to jest tak popieprzone to wszystko. Jeszcze ten Max, który jest beznadziejny, niszczysz markę wartą, nie wiem, miliardy dolarów, żeby zrobić Maxa, bo wchłaniasz gówno TVN w Polsce i wchodzisz na Maxa, masz wszędzie jakieś TVN-y. Ja na to, ale, naprawdę. Ale dlaczego się TVN-owi? No bo Warner. Nie, ale ja wiem, ale dlaczego kupujesz, no bo to jest TVN? Gówno. Więc czy kupujesz HBO, żeby oglądać, nie wiem, Kubę Wojewódzkiego, czy... Czy ten to znaczy powiem ci tak. Szpital detektywi, czy coś tam, panie. Jako wiem. Polak mieszkający na obczyźnie. To byś chciał, tak. To ja bym sobie włączył taki TVN, albo coś, żeby się dowiedzieć. Proszę, bo to, na podcastach kiedy. Ale. VPN-y mi zwalniają łącze, więc to tak jest, więc nie jest tak łatwo. Jakby zamykając temat, nie będę tu wchodził w ideę rebrandingu HBO na Maxa, bo to nie ma sensu. Nie wiem, po co płacę tam za ten abonament, bo nic nie oglądałem właśnie od dawna. Ale coś Anka tam... No jak, obejrzałeś to? Nie, ale to oglądałem na twoim takim Beflixie. Na Maxie tego nie ma przecież w Polsce, tam nic nie ma. No. Nie wiem, Anka się ogląda, ona płaci, dlatego mam dostęp do Maxa polskiego, dobra. Złotówki za to nie zapłacę, badzie w padaka. No więc Scavenger's Reign polecam gorąco, w szeroko rozumianych internetach wszędzie obejrzycie w znakomitej jakości HD i tyle, no co mi pozostaje. Albo VPN oczywiście. Lecąc dalej, kończąc w zasadzie, no to oczywiście odświeżyliśmy sobie z Tomaszem wszystkich gliniarzy na potrzeby dzisiejszego odcinka. To jest trochę czasu zajęło, szczególnie z najnowszym Axel F, ale o tym na końcu. Nadrobiłem dosłownie przed nagraniem tego odcinka, słuchaj, The Abyss, czyli głębię Camerona w 4K, bo wyszło też teraz. Wczoraj przecież... było na tak. Oglądałem wczoraj właśnie w nocy przed nagraniem. 3 godziny wersja specjalna, nie wiedziałem, to jest takie długie. Powiem szczerze, że jak byłem mały, bardziej mi się ten film podobał. Teraz na to też patrzyłem z innej perspektywy i tutaj widać miłość Camerona, wiesz, do wody, do głębi, do nurkowania. On przecież tam, wiesz, no tego Titanica tam filmował, co tam swoją ekipą go tam, nie podnieśli go z dna, by zrobili całą fotografię i całą dokumentację przecież swego czasu, nie, no bo to jest taki nurek specjalista. A no i generalnie tutaj widać to, jak to fantastycznie wykorzystał technologię ówcześnie dostępną, no to był koniec lat 80., 90. rok, film chyba wyszedł, tak? I fajnie się to oglądało, natomiast cała historia,
Bo to się zaczyna od tego, że łódź atomowa po prostu tonie na wielkiej głębinie, oni ściągają ekipę super nurków za kapiorów, z Edem Harrisem na czele, którzy tam się nie boją tego, pracują na głębinach, no, i muszą się dowiedzieć, co się stało z tą łodzią. W jakim skrócie fabuła. Okazuje się, że w głębinie, gdzieś tam na super głębinie, nie wiem jak to nazwać, mieszka sobie obca rasa i dochodzi do takiego spotkania człowieka z obcą rasą, czyli jedno z tych pozytywnych spotkań, takie IT właśnie, tylko podwodne w wielkim skrócie. I o tym jest ten film, no i tak szczerze obejrzałem go, mówię okej, ale jakoś chyba bez sentymentu tym razem, nie? Fajnie to mieć i ładne są te zdjęcia podwodne, no robi to wrażenie. No Michael Biehn oczywiście genialny jako ten zły, chociaż trochę tak mam wrażenie, że grał takiego szura, ale może taką rolę miał napisaną. Nic nie pamiętam z tego filmu. A odśwież sobie, to może też tak zmienić zdanie. Tylko chciałem odświeżyć sobie i okej, ale tak szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego się kiedyś zachwyciłem tym filmem. Może przez te zdjęcia podwodne, wiesz, bo w 4K to fantastycznie wygląda. Ale to kiedyś, ty wiesz, to patrzysz na to przez filtr 12-letniego starych dziecka, lat. No tak, tak, tak to wszystko. Słuchaj, zachwycaliśmy się cholernym Highlanderem, tak? Ja pamiętam... O, tak, muszę wrócić do tego. Do dzisiaj nie mogę wybaczyć sobie, znaczy wybaczyć. To trochę z kuchni powiem, jak przygotować, mówiłem Rafowi, tak, nieśmiertelny, a ta dwójka to najlepsza. Ja pamiętam. Ja jeszcze mam to, napisałem mu, to będzie super, no i Sean Connery i w ogóle, a potem... I Michael Ironside. Ironside'a nie pamiętam. Generał Katana. Ja piórkuję, to ja do dzisiaj mam traumę. To jest, ale dobrze, ty znalazłeś tam prawdziwą wersję, Renegade, bo bez tego to by był jeszcze większy dramat. Ale nie, to nie ma znaczenia, znalezione czy nie, to jest pod każdym względem złe. I muszę powiedzieć, tak jak bardzo lubię nasz odcinek o Nieśmiertelnym, bo jest śmiesznie się go nagrywało, to przygotowania do tego odcinka były bolesne. I długie, a jeszcze to anime, tak jak powiedziałem, anime nie mogą spieprzyć, a to było jeszcze gorsze. No dobra, nie było tak grubo jak dwójka. Dwójka jest dramatycznie zła. Tak. No dobra. Tyle o Nieśmiertelnym, Tomo. Teraz wiem, że ty trochę rzeczy nadrobiłeś. No, jest taka jedna tak. rzecz, o której możemy się pokłócić. To jest super. Znaczy, nie musimy się kłócić. Po prostu jest bańka wyznawców i bańka hejterów i tyle. No, to jest kłóćmy się, niech będą kontrowersje i będą ten... I wtedy, no i o czym mówimy? No to powiedz. Ten, no. Poczekaj, ale to... A, do tego. No więc tak. Za namową zaprzyjaźnionego podcastu, gdzie Rafał się produkuje bardzo często. Tutaj kamerę ruszyłem, czyli całego części. Przejęcia. No trochę tak, ale no, jest was tam dwóch, nie? Więc nie, ty dużo tam, o czym ty tak pitolisz. Ci, którzy nas słuchają, z tego co patrzę po ludziach, którzy również komentują, zazwyczaj wiedzą, że jest taki podcast bardzo fajny i należy go słuchać, lubić i rozmawiać z Bartoszem. Bez schematu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bez schematu, ale my mówimy o AK super. Co za ale wszystko się zgadza. Suga, czyli Sugar. Rafał, no, a to nie jest Suga? Sugar, czyta się oficjalnie. Po angielsku Suga. Jakbyś był czarnoskóry, mógłbyś tak mówić. No, nie. No ja jestem czarnoskóry wewnątrz, więc... Czerwonoskóry chyba. Tak. W każdym razie jest, dobra, jestem Polakiem, mówię po polsku. Sugar. Jest seria na Apple'u. Fajne, krótkie odcinki, tam po 25 minut i Rafał się produkował. Jaki to jest świetny serial, jaki to jest świetny. Dla ludzi, którzy jeszcze nie złapali się tutaj po słuchaniu nas, nagrywaniu 2 lat, my z Rafałem nie zawsze się zgadzamy, jeśli chodzi o nasze gusta, jeśli chodzi o gry i filmy. Nawet nie gramy w te same gry. Tak, ale filmy, to ja zaraziłem Rafała miłością do filmu The Room, więc mamy punkty styku, a jak już są, to są mocne. A wiesz, że był Greg Sestero w czerwcu w Polsce, na pokazach wszystkich? Słuchaj, w Polsce jak tylko wyjechałem, nagle się zrobiło dużo rzeczy, których mnie omijają, więc co mam ci powiedzieć? Ale Azja jest spoko. W każdym razie, serial Sugar, Colin Farrell, świetna gra, serial, który zaczyna się jako taki
No, klasyczny kryminał. No. Noir a la LA Confidential, Black Dahlia, te klimaty, więc jest bardzo fajnie. Super. Colin Farrell gra fantastycznie, po prostu idealnie pasuje, cały czas słyszymy jego wewnętrzne monologi, jak takim przy... Proszę. takim przyzwoitym i należałoby się takim właśnie detektywistycznym filmie noir. I taki narrator, nie? Z boku czy idziemy, jest też, tak. Czy idziemy ze spoilerem? Dobra, bez spoilerów, bo to jest za świeże. I nagle w odcinku jakimś tam nie szóstym. Wiem, siódmym, szóstym pierdykają takiego twista, który tak wybija z tej całej otoczki i imersji, w której jesteś. Jest ona tak z dupy, że w ogóle powiedziałem, dobra, skończę ten serial, ale właśnie straciliście, bo na pewno nie będę oglądał drugiego sezonu, bo po co? Zrobiliście świetny serial kryminalny, tak. Żeby po prostu przenieść na zupełnie inną planetę kinematografii, stylistyki i w ogóle historii. I ja się zastanawiałem, co ten Szychowski po prostu pitoli, że to jest świetny serial i jak żeby była jasność, ja to tylko się tak podkręcam na potrzeby tego, żeby wam tej o tym narracji, powiedzieć, tak. Ale nie mam tutaj jakiegoś tak, że to mnie jakoś żywotnie boli. Natomiast mówię tak, co on pisał? Przecież to jest tak, ale powiem ci, Rafał, tak. Fajny serial, fajny nawet ten ostatni twist, jeśli chodzi o fabułę zagadkę, a nie to, o czym ja mówię, bo wiesz, o czym ja mówię. Tak, natomiast tak. Takiego wyjęcia cię, że jesteś sobie w pudełku, nie wiem, no... No to w The Box jest kompletna zmiana. Wilanów Warszawa, żyjesz sobie fajnie, biegasz tam 10 kilometrów tego i ktoś cię się w Bangkoku. Tak. I w Saigonie jesteś ten i musisz pójść pobiegać i nagle okazuje się, że nie możesz pobiegać, bo tutaj jak pobiegasz przez kilometr, to po prostu jesteś w tym żarze, jesteś cały wypompowany. No inna rzeczywistość. I to ktoś postanowił zrobić to w serialu, który był do siódmego czy szóstego odcinka świetny. No, więc... No, ale odpowiadając na twoje pytanie, tak. No tak jak chyba podkreśliłem na początku, ty jesteś w tej bańce ludzi, których to odrzuciła, ta zmiana, dosłownie, tak? No bo z tego to wynika, co mówisz. I jakby nie kupuję tej zmiany. Mi się to podobało, w sensie, że podobała mi się odwaga twórców. Nie wywaliło cię z tego takiego klimatu, nie, że... Ja się zdziwiłem i pomyślałem, tam jest taka migawka, nawet odcinek wcześniej, jak on sobie robi zastrzyki, jest odbicie w lustrze. I to wtedy zwróciło moją ale uwagę. Ale to dla mnie to był ten moment. Bo to dla mnie to było wcześniej. To wtedy tak. A to było wtedy, dobrze, okej, no nieistotne. No i pomyślałem sobie, wow, nie, ale jak to? I przypomniałem sobie jakieś inne filmy z tej tematyki i powiedziałem, okej, czyli oni chcieli zrobić coś, oni chcieli zrobić dwa seriale w jednym, mam wrażenie. I nie wiem, jak to nazwać, co oni zrobili, ale wywrócili stolik, po prostu stwierdzili, dobra, idziemy w tą stronę i to zrobili. Mi się to no podoba, mnie, ja to kupuję. I dla mnie to zepsuło to, co podobało mi się w tym serialu. Ale to nic jakby nie zmieniło z punktu widzenia jakby tego serialu i całej akcji, no bo de facto skończył śledztwo, tak? De facto, tak. Ale chodzi o to, że to jest taki plaskacz w ryj. Na zasadzie takiej, i jeżeli chodziło o szok, no to faktycznie... udało się. Jeżeli chodzi o kontrowersje, żeby takich dwóch podcasterów sobie o tym gadało, udało się. Więc ja zachęcam do obejrzenia oczywiście. Ja zawsze zachęcam, bo jest fantastycznie zrealizowany. Na pewno Colin Farrell świetnie gra, natomiast w pewnym momencie może być tak, że dostaniecie tego plaskacza i powiem, nie, wy nie oglądacie tego filmu, oglądacie zupełnie inny film i tyle właśnie. Dobrze, ale powiedz mi o najgorszym serialu spod znaku Gwiezdnych Wojen, jakich wyszedł, bo został przez wszystkich zrównany z Ziemią. Przez wszystkich. Krytyków, recenzentów, fanów Star Warsa, antyfanów, ludzi, którzy nawet mieli nadzieję, że coś z tego będzie. Nie słyszałem ani jednej pochlebnej opinii o tym serialu, że to jest shit po prostu. I powiem tak, to jest tak złe, że jest tak fajne. Akolite, o tym i mówimy. I oczywiście, że chodzi o Akolite i po prostu... Ale to nie jest trochę tak, że ty jesteś bezkrytycznym fanem pewnej marki i nawet nie chcesz powiedzieć, że to ale jest tak... Absolutnie nie, bo ja nie lubię większości filmów Gwiezdnych Wojen. Ja jestem, przepraszam, tutaj muszę... Ja jestem fanem, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to ja jestem fanem tej ikony popkultury. No Wejdera, nie wiem, poza tym. Wejdera. I właściwie na tym zakończyliśmy, jeśli chodzi o moje lubienie Gwiezdnych Wojen, bo oczywiście poza tym, że chciałbym mieć swój własny gwiezdny miecz, ale kto normalny by nie chciał mieć. Myślałem, że statek. Ja lubię... Nie. Generalnie lubię gadżety, lubię Lego Star Wars, bo są świetne, starsze fajne, niż tak. Te nowe. Więc lubię gadżety, a generalnie ikoną popkultury jest dla mnie Vader, mam jego wallpaper. Dla mnie szturmowiec bardziej chyba nawet. A nie, a ja lubię właśnie Vader.
Więc ten. I tyle. Ja nie jestem żadnym fanboyem i daleko mi do fanboya Star Warsowego. Więc na Ale koniec. oglądasz wszystko, zauważyłem. Wszystko, co Disney Ja wyprodukuje. lubię, Ja nie jestem w lubię stanie. sobie. No, wiesz, bo trafiają się perełki typu Mandalorian pierwsze sezony, Bad Batch. Tak. I tyle. Lubię Andor, sobie przepraszam, wrócić Andor. Andor, genialny serial, i to tak Rogue One mi wyszedł. serial. Rogue One, I tyle. świetny. Jedynka i dwójka, no, za nostalgię. Dla mnie jedynka i dwójka to oczywiście jest, mówimy o tej, o pierwszej trylogii. A no ten Empire Strikes Back, oczywiście tak. Ja na przykład powrót Return of the Jedi to jest dla mnie film do dzieci, więc to Ale ja absolutnie uwielbiam dobrze. wszystkie. Stara trylogia, tak, reszta nie, kropka. No i co z tym akolejtą, powiedz. No i to widzisz, to jak już odbiłem to przypinanie mi łatki, która zupełnie bez zdania racji, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, Jesteś że jak jest to ta blachara, ale w świecie Star Warsów, nie? Nie mam pojęcia, o co ci chodzi, ale dobrze, że jestem pół świata od ciebie, bo dostałbyś tego plaskacza takiego jak ja, dostałem Sugera za blacharę. O. Natomiast powiem tak, serial jest zły, jest dramatycznie zły. Dialogi są głupie, postaci są głupie, szczególnie główna bohaterka, ona jest absolutnie idiotyczna. Gra jest drewniana. Niestety wsadzili tutaj tego gościa, który grał w Squid Games. I on tutaj gra takiego Ale jako co? rozpaczającego. Jako bioróżnorodność, czy co? Nie, no on jest Jedi Master. Zresztą tam masz normalnie. Ale to oglądaj Squid Game. To nie jest film o Squidach, tylko tam są po prostu Koreańczycy biegają. No ale zmierzałem do tego, że chodzi mi o diversion i inkluzywność, no. Nie, i tutaj właśnie przestań czytać te internety, tylko obejrzyj to, bo a Nie, tam no nie ma nie, żadnego, nie będę tracił tam nie czasu na takie ma, gówno, no z ja całym rozumiem, szacunkiem. ale to nie mów o tym, że jest jakieś inkluzywność, to jest jakie, bo nie ma No, u tutaj Disneya nic przecież jest takiego. zawsze diversity A and tak, inclusion. no, a gdzie jest Bad Batch? Gdzie jest w Andorze? Więc to jest po prostu, wiesz, dolepienie łatki. Nie ma, ja nie wiem, czy tam jest łok, czy cokolwiek nie jest łok, bo generalnie mnie to grzeje. Mówię, film jest, głupie dialogi, głupie postaci, gra jest drewniana. Sama przyjemność oglądania, tak. Wzięli gościa, który świetnie zagrał w Squid Games i dali mu do zagrania płaczącego wewnętrznie Master Jedi z wielką tajemnicą do odkrycia, bo coś się stało i on tak to przeżywa. Noga go boli. Fabuła jest głupia, zagadka jest płytka i przewidywalna do bólu, bo właściwie już z grubsza wiadomo, kto jest głównym złym. Źle zmontowany serial, i to jest akurat Disneyowo, tą łatkę możesz przyczepić. Disney nie potrafi w seriale. Bardzo często Z robią film. wyjątkami. No oczywiście, dlatego powiedziałem bardzo często. Przy Marvelu i przy Gwiezdnych Wojnach robią bardzo często jeden zabieg. Dają nam film, który jest pocięty na odcinki, tylko nie są to odcinki jako pełnoprawna całość, tylko po prostu ktoś ci przerywa film, tak jakbyś przestał oglądać i wyszedł do toalety, albo poszedł spać i oglądał następnego dnia dalej film. To jest bardzo złe. A tutaj jest po prostu tak postawione na bardzo wysoko poprzeczkę, bo zrobili odcinki dzień i noc, który był de facto jednym odcinkiem, ale na siłę został ucięty w połowie. Co widać po prostu potwornie, że masz jeden odcinek, wyobraź sobie, Rafał, że buduje ci napięcie i fabułę, zostaje to ucięte, masz tydzień, czekasz na kolejny odcinek, a drugi to jest czysta akcja. I tak widać, że to po prostu była jedna całość. Ale powiem ci tak, to jest dla mnie moje guilty pleasure. To jest tak złe, że ja się Trzeba świetnie bawię. mieć, pewnie. Więc tak, ludzie o tym oglądają The Room albo inne różne pierdoły. A moja ulubiona sekwencja to jest jakby żywcem wzięta z Tomiego Wiso, O, bo tam hi są Mark. główne postaci, to są, znaczy główne tam protagonistki, to są dwie siostry bliźniaczki. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Nie. Więc dobra, są dwie siostry bliźniaczki i teraz tak, jedna, to uwaga, spoiler idzie, ale myślę, że mi wybaczycie.
Jedna z sióstr chce podmienić się za drugą, udawać drugą, To brzmi ale jak mają intro do inne pornosa filtry. jakiegoś. Czekaj, czekaj, nie wiem, co ty tam oglądasz, ale spoko. Ale każdy ma swoje. Natomiast teraz czekaj. Ona go będzie chciała się upodobnić, ale mają inne fryzury, No. więc no, ale są Mieczem świetnym bliźniaczkami. obcina Mieczem włosy. świetlnym obcięła sobie grzywkę. Naprawdę? Tak. Widzisz, jak ja mógłbym pisać fabuły? No, Rafał, do tego mówię, to jest świetne, to jest, nie Jezus. potrafię wytłumaczyć, nie jest to arcydzieło oczywiście na miarę The Room, bo Tommy Wiseau jest tylko jeden, ale dla mnie to jest tak złe, ja się cały czas brechtam, to jest tak głupie, grają tak fatalnie, a fabuła jest pospinana na szpinacze i na sznurki powiązana, więc... Okej. Zostały jeszcze dwa odcinki, jeżeli dobrze się kojarzę, więc. A, jeszcze jedna rzecz, Rafał. To Nie, jest to tylko już, 25 minut, więc to jest. No tak, ale. polecam Scavengers Reign, to jest 25 minut lepsze. No na pewno, ale to dlatego mówię, trzeba wiedzieć, co chce się oglądać. Ja oglądam, bo mi sprawia to radochę, ale kiedy ciebie nie było, obejrzałem sobie jeszcze trzeci sezon The Bear. A panie, no Więc wyprzedziłeś mnie, bo oficjalna premiera w Stanach nastąpiła 20 chyba No 7 bo to jest z czerwca tym, bo to jest w Hulu, robione w FX. w Hulu, a do Polski wchodzi później. 17 A lipca. Ja jestem tak. wkurzony, bo chciałem zobaczyć, a ty obejrzałeś już wszystko, tak? Ja już wszystko obejrzałem. Więc na następny odcinek zapraszamy Pogadamy. Drozda O. i Ale on oglądamy nie i robimy obejrzy. taki. On ci będzie gadał, że on chce coś obejrzeć i będzie pół roku się zabierał do odcinka. I może uda się Bartka namówić. W każdym razie jestem bardzo ciekaw Twojej opinii, bo ja mam bardzo Znowu jest mieszaną. inny, zupełnie inny jest. Jest bardzo inny. Ty nie czytałeś żadnych recenzji? Nie, nie czytam, nie Ma czytam. negatywne. No słyszałem, Nie że ma pierwszy dobrych odcinek wkurzył recenzji. ludzi. Nie wiem, o co chodziło, ale... A nie wiem, co mam No wkurzać. Dla dobra. mnie konstrukcja całości, ale nie będę ci To opowiadał. pogadajmy za 2 tygodnie w takim razie. Na bieżąco jesteś z The Boysami na Tak, bieżąco? jestem na bieżąco. Niestety nie jestem zachwycony tym sezonem. No ja to Nie, powiedziałem, no. że... Bo... Ja gadałem o tym z Drozdem w Aha Super dosłownie parę dni temu. Niebawem też posłuchacie mojej opinii. On ma podobne spostrzeżenie, że... Nie chcę powiedzieć, że formuła się wyczerpała, ale jakby nic nowego nie wnieśli, tak jak każdy sezon Zadyszka mówił. jest. Jest Tak, ewidentna dosłownie. zadyszka. Kiedyś musieli złapać, no niestety. To nadal jest dobry serial, w sensie, jak nie lubię serialów o superbohaterach, to a takich antybohaterach, to ja uwielbiam. Dla mnie, ja jestem fanem Homelandera i też chcę, żeby wszystkich rozwalał. Ja się świetnie bawię, jak on to robi. Widzę dwie wady, wiesz, jakie? Odsunęli Butchera, jakby od głównego tego, on prowadził ten serial, tak naprawdę. Butcher, jego, wiesz, walka z słupkami. No i to, co zrobili z Frenchim, czyli z niego, no, już nawet nie będę No, opowiadał. serdecznie, ale ten odcinek na farmie jest super. To poczekaj, nie widziałem go jeszcze, bo to jest sprzed A, tygodnia. ty O, nie dobrze. widziałeś? Owce, tak? To... Dobrze, obejrzę. Tak, owce Wiesz, są są chyba dwa super. odcinki, jak nagrywamy, które mi ominęły, to zaraz sobie obejrzę dzisiaj, To jak skończymy. obejrzyj. No i oczywiście jedna rzecz, muszę powiedzieć, że producentem tego serialu jest Erik Kripke. No tak. Więc dla fanów Supernatural. Supernatural jest to gratka, bo Kripke ściąga wszystkich kolejnych aktorów z ekipy. No Jeffrey Dean Morgan jest przecież, nie? Czyli Negan. Tak, ale tam jeszcze miałeś tego gościa, który się rozmnażał, No to tak, tam był był. taki, no to on był Bogiem w Supernatural. Aha, Biorąc pod okej. uwagę, co on robił w tym serialu, to masz naprawdę dobry dezonans. Więc ten, ale jeszcze dodatkowo Jared Padalecki, czyli ten jeden z głównych braci, bo przecież Ackles był Soldier Boyem już, to Jared Padalecki już jest Okej. potwierdzony na piąty sezon. Więc brakuje mi jeszcze tylko Miszy Collinsa i mam całą obsadę Supernatural w The Boys, więc czekam. Dobrze, dobrze. House of Nie, ja Dragons w ogóle oglądasz? nawet jedynki nie oglądałem, bo mnie zmęczyła Gra o Tron, jakby nie chce mi się, powiem ci A szczerze. nie, to ja polecam, ale to nie będziemy w O. takim razie gadać. Jeśli chodzi o filmy, to muszę powiedzieć, że zgadzam Nadrobiłeś. się. Tak, Civil War. No jak? Bardzo fajny Mocno jest, nie? film. Tak, bardzo, bardzo polecam. Znaczy, niesamowite jest to przeniesienie, że jak ja to przeczytałem gdzieś, że jak oglądasz film dokumentalny o zbrodniach wojennych albo ludobójstwie czy bestialstwie wojny, tylko dzieje się to w Afryce albo gdzieś w odległym kraju, no to oglądasz sobie ten. A nagle to jest tak, że jakby ktoś ci to przenosi na środek Stanów Zjednoczonych i widzisz, że to się może stać, to się dzieje na twoim ogródku. Przed twoim domem. No i to wtedy tak naprawdę mocno wali po głowie. Obejrzałem Furiozę.
Bardzo przyjemny film, bez Przyjemny, historii. ale nie dorasta do pięcia, jakby wiesz, Fury Road, nie? Nawet pod względem wizualnym, gadaliśmy o tym. Wiesz co, mi się podobał, tylko chodzi o to, że to jest film bez historii, ja do niego nie Tak, wrócę, tak, a tak. No. natomiast co zrobiłem oczywiście i co każdy Road normalny człowiek, Warriora odpaliłeś. oczywiście, nie, no to Fury Fury Road, Road nie po napisach, Road tak. Warrior, tak, od razu odpaliłem dwójkę, ja piórko, jakie to jest dobre. No jest Jaki dobry film. ten film jest dobry, jak Hardy z tą, Jezu, jak ona się nazywa? Charlize Theron oczywiście. Charlize Theron, jak oni tam świetnie grają. Ten film nie ma żadnych wad. Nie, Wizualnie praktycznie ten, nie. Ale niesamowicie. zwróć uwagę, jak Najlepiej jest dla. dysonans, nie? Między tym, jakie były niesamowite pościgi walki właśnie w Fury Road, a jak dużo CGI jest w Furiozie, nie? To się rzuca Wiesz w co, oczy. ale ty jesteś szczególarzem pod tym względem. Mi to specjalnie nie przeszkadzało. Ja sobie Okej. Okay. obejrzałem taki film, który spoko i Tylko właściwie dla mnie, tyle. wiesz co, tak jakby jak teraz patrzę z perspektywy czasu, bez sensu, że wrócił do tej historii. Powinien dać nam nowego Maxa, tak szczerze mówiąc. To by było wiele ciekawsze. To prawda, tym bardziej, że przecież Hardy Mówi, odchodzi, że... No bo więc mają nie, no kręcić Wastelandy. ona się odwraca i wtedy on sobie odchodzi w tym tłumie, więc Max sobie może funkcjonować. Dlaczego skupili się na Furiozie? Znaczy, fajna jest ta Anya Taylor-Joy. Świetnie zagrała. Fajnie to zagrała. Bardzo mi się podobał, ale nie rozumiem zachwytów nad tym, Boże, Australijczyk, Thor, jak on się nazywa? Hemsworth, Chris. Hemsworth. Zupełnie nie rozumiem zachwytów. No Ale fajnie, nieźle zagrał, że szczególnie pod koniec miał fajne spoko, sceny. No. ale wiesz, tam tego, ale generalnie spoko film, taki do obejrzenia. Jest, no teraz Tak. jestem. Więc polecam. No i oczywiście i to będzie segue chyba do przejścia do. A nie, newsy. My jeszcze mamy newsy do Amiga ogrania. Extreme chciałem jeszcze tylko powiedzieć o O. magazynie, dwa słowa i newsy, więc wiesz, i gonimy, nie? Nie, bo chciałem przejść do tematu głównego, bo oczywiście obejrzałem również Gliniarza z Beverly Hills. Tak, i to będzie fajna rozmowa na koniec. Kwadrologię. Kwadrologię. To ja na koniec, słuchajcie, tetralogia, czy quadrology, tak? Nie, Bo no te teraz masz jest... czwarty od. Quadrology, quadrologia. Tylko w Polsce się mówi tetralogia, bo trylogia to jest trzy części. Spraw. Bo Nie. tertioch. Dobra, chuj. Nie, no. Quattro, No. czyli to będzie, no czy Quattro terzy to stery, jest. quad... Tak. Dobra, opowiadaj, ja widzę, zaraz ci powiem. Słuchajcie, Amiga Extreme, jak widzicie, ja mam okładkę z Lotusem, wyszło kilka wersji okładkowych. Chciałem wam dwa słowa opowiedzieć o tym magazynie, dlaczego warto. A warto dlatego, że napisałem całe trzy teksty do niego i kropka. Jestem w redakcji i mam wspominki. I mam, słuchajcie, wspaniały artykuł o Eryku Shea i Paulu Cusecie jako niesamowitym duecie. No i mam malutką recenzję Hired Guns, jednej z moich ulubionych gier. Ale ja nie o tym, że tam pisałem, po prostu dla mnie to była czysta A, radość. Nie, jasne. no czysta radość była, słuchajcie, taka, że można było tam wejść jakby w środek tworzenia tego pisma, zobaczyć, jak się dzisiaj tworzy pismo online, gdzie Voyager jest redaktorem naczelnym tego periodyka, właśnie Amiga Extreme, zobaczyć, jak to wszystko działa. Fajne doświadczenie, ja bardzo mało od siebie włożyłem, bo tylko te trzy teksty, ale jestem z tego dumny, no bo jednak Amiga to zawsze muszę jakiś ślad po sobie ty zostawić, jeśli chodzi o ten komputer. No dobra. Jak sama nazwa wskazuje, no to jest magazyn, który zabiera nas, wiecie, w te złote lata panowania Amigi. Wtedy, jak wiecie, w pierwszej połowie lat 90. Amiga to był ten najważniejszy komputer, który wychował całe rzesze graczy, w tym mnie. To była taka pierwsza prawdziwa konsola dla wielu Polaków. No nie ma co ukrywać, że Amiga była po prostu konsolą do gier. I tak się nią postrzegano. Ja jak wspominałem, kiedyś miałem Amigę do 94, chyba potem już wszedłem w PC-ta 486, już poszedłem w ostre granie, w FPS-y, symulatory i inne space shootery. O tym też chyba często wspominam. Ale co w tej gazecie fajnego znajdziecie? Przede wszystkim 124 stron pełnych recenzji, publicystyki, felietonów. Na przykład jest tak, 70 recenzji najlepszych gier na Amigę. I naprawdę są fajnie napisane, bo trochę z perspektywy czasu, jakby nie patrzeć, prawie 30 lat później, przynajmniej od czasu, kiedy posiadałem Amigę ostatni raz w rękach. Mamy na przykład felietony poświęcone demoscenie, historii prasy amigowej, masa przekrojowych materiałów, na przykład o tym, że w końcu udało się Duma odpalić wiele lat później na Amigę, no i wszystkie klony Dumopodobne, jakie wychodziły na Amigę, no bo chciano udowodnić, że Amiga jest w stanie odpalić gry 3D. Oczywiście dzisiaj, jak mówimy o odpaleniu Duma na Amidze, to z tymi wszystkimi turbo blizzardami i innymi rzeczami, na których się nie znam, ale trzeba mieć super hardware'owe akceleracje, żeby to ruszyło oczywiście, no ale da się. Więc generalnie to jest taki wielki, nostalgiczny powrót do tamtych czasów, taka pełna encyklopedia od A do Z. Jeżeli czytaliście poprzednie czasopisma wydawane przez PSX Extreme, czyli Pegasusa, Saturna, co tam jeszcze było, bo już zapomniałem. No, jeszcze coś tam było.
Dreamcasta, no to tym bardziej musicie Amiga Extreme kupić. Jak wspominałem, nakład praktycznie się wyczerpał. Będzie dodruk za jakieś 2-3 tygodnie, a jeden egzemplarz jest u nas do rozdania, więc zostawcie komentarz na YouTubie pod tym odcinkiem, że chcecie dostać Amiga Extreme, a sierotka żona Ania wylosuje jak co 2 tygodnie szczęśliwca, żeby nie było, że ja tłumaczam palce i się z kimś dogaduję na prezenty poza anteną. Także Amiga Extreme gorąco polecam. Ja się cieszę, że mogłem też tam się pojawić, bo to tak, wiecie, tak sobie pomyślałem, że ostatni raz napisałem coś 25 lat temu do gier komputerowych. No i taka piękna data, że można było znowu coś napisać, to zostało wydrukowane. Jeszcze jedną rzecz piszę taką fajną do innej publikacji, ale o tym nic nie mogę mówić. Zobaczymy, jak będzie informacja, czy ten tekst będzie dobry. A jak tekst nie będzie dobry, to przynajmniej będę miał fajną historię na temat pewnego cyklu, o której możemy opowiedzieć w Starym Graczu, bo nam zajmie cały dzień. Dobra. Doskonale. Tetralogia i kwadrologia to są synonimy, więc można użyć... Ale właśnie, coś mi tu nie grało, no. Bo trylogia nie, no, to jest... rację. No tak, bo ja pewien, że miałem obcego tetralogię, a ty mi mówisz o kwadrologii, bo po angielsku się mówi kwadrologii, jest polska wersja kwadrologia, nie? No, no tak, tak, chyba. Tak, no, no to wiesz, no ja tutaj... Ale jest, sam tytuł jest odcinka, tutaj... bo nie wiedziałem, co wrzucić, będzie tetralogia. Ja najwięcej polskiego to używam, nagrywając z tobą podcast tutaj, więc dla mnie kwadrologia jest po dosłownie prostu naturalniejsza. Dobrze, czas na newsy, słuchajcie, przejdźmy przez to, co się działo. Niby sezon ogórkowy, czas kanikuły, ale coś nic tam się nie działo. No co, miałeś jakieś pierdoły, no miałeś nawet Nintendo Direct pokaz, o którym nic nie powiemy dzisiaj. Polecam Grysława, gdzie Andrzej z Rysławem w bardzo kompetentny sposób opowiadają o wszystkich kluczowych grach, które tam pokazano, kropka. Ale odnotowuję fakt, bo ani ja nie mam Switcha, ani Tomo, więc nie będziemy tu ściemniać. No właśnie, nie pogramy. Ale fajny był ten Brothership. Metroid fajny. Czwórka, najważniejsze. No tam... Słuchaj, chciałem ci zdemonstrować, jak wygląda dzisiaj stan internetowego dziennikarstwa. Pojawił się taki straszny news, że Sony porzuca fizyczne nośniki i zwalnia w swojej fabryce 250 osób. No brzmi brutalnie. Wszyscy napisali, że Sony chce... przeczytałem ci Lida z Gier Online. Sony chce ponoć mocniej postawić na dystrybucję cyfrową. Gigant ma zwolnić 250 osób, by ograniczyć produkcję fizycznych nośników danych. Myślisz, cholera, kończy się ta era nośników fizycznych. Takie same źródła pojawiły się na PPWay, na wszystkich innych badziewnych portalach i teraz dlaczego się tak zirytowałem? Bo kiedy klikniesz źródło tego newsa, przeniesiesz się na anglojęzyczną stronę, czytasz, że mowa jest o dziale zajmującym się Recordable Media Business, czyli czym? Czyli częścią firmy, która produkuje czyste nośniki do nagrywania, przechowywania danych, czyli płyty CDR, DVD-R, Blu-ray R, które dzisiaj nie są potrzebne, no bo mamy chmury i magazynujemy te dane na serwerach. No i teraz patrzysz na to wszystko, mówisz, co za imbecyle pracują w tych wszystkich po prostu mediach, media workerzy, wtórni analfabeci, ludzie, którym się nie chce kliknąć w źródło, więc to nie jest tak, moi drodzy, że tracimy zaraz pudełka z grami, Sony nie będzie produkować, Xbox, nikt nie będzie produkował. Okej, okay, wiemy, że ten czas, że ten moment nastąpi. Nadejdzie, no nadejdzie. Ja obstawiam, że do końca tej dekady, tak szczerze mówiąc i brutalnie, będziemy mogli kupować gry tak, jak ja kupuję w Signature Edition, czy Limited Run Games, gdzie możemy tak po roku Alana Wake'a 2 dostać piękny komplet, albo zwykłe pudełko. Ale to będzie dla chętnych, a nie standardowa produkcja masowa. Ja to rozumiem, trudno takie czasy, no ale kurwa, nie piszmy w artykule, że Sony kasuje w ogóle, wiesz, nośniki fizyczne, nie? A nie zagłębimy się w to, że chodzi o czyste płyty. Ja nawet nie wiem, że ktoś w ogóle ma nagrywarkę dzisiaj w tych czasach, bo ja nawet nie mam dostępu do nagrywarki, może tak. Wkurzyłem się. Ale potem przy okazji znalazłem ciekawostkę, czyli pewnego analityka, który na Twittera wrzucił pod nickiem MauroNL, wskaźniki dotyczące właśnie cyfrowej sprzedaży gier w roku 2023 od największych wydawców. I to nam faktycznie pokazuje, dlaczego możemy spodziewać się końca ery pudełkowej. No bo tak, Capcom 90% ich gier sprzedało się w wersji cyfrowej, Electronic Arts 80%, Sony 70%, słuchajcie, no, czyli PlayStation Store jednak rządzi, niepodzielnie króluje, nie? Square Enix 77%, no Nintendo tylko 53%, to jest ciekawe, że tam ludzie lubią kartridże kupować, a może to kwestia nośnika też, nie? Nie wiem, nie mam innego pomysłu, co tu powiedzieć, dlaczego aż tak w przypadku Nintendo jest 50-50, ale to pokazuje, chyba tak możemy się zgodzić, że do końca tej dekady praktycznie może masowość tych nośników gier na nośnikach zniknie. Nie chciałbym, ale nie wiem. Tak, ale niestety, no tak jest, no Rafał, no... No tak, no, na pewno tylko... takiego nie ma po prostu, tak? No, no nie ma, no i ja sobie nie wyobrażam, znaczy nie mam tutaj
stacji dysku. Znaczy, no i nie musisz mieć, bo dzisiaj masz tylko launchery swoich wydawców. Znaczy, wiesz, jako że rozumiem doskonale i dla filmów, na przykład mam moja cała kolekcja ukochanych Blu-rayów jest i do tego potrzebuję. No mam spakowaną swoją PS4. Ale wiesz, że był news, że duże wytwórnie też przestają wydawać filmy na nośnikach 4K. Tak. Ale jak się okazuje, jednak dla fanów, kolekcjonerów będą dalej wychodzić pewne serie, które będziesz mógł kupić, więc to też nie jest tak, że ich nie dostaniesz, tylko no, gdzieś tam będziesz mógł zamówić, tak? No tak, nie będzie to masowe, zapłacisz za to 300, nie, co ja mówię, tak, za kolekcjonerkę zapłacisz 1000 albo 800, bo będzie to dobro unikalne, a nie będzie to tak, że masz teraz Blu-raya, gdzie pójdziesz do Empiku i kupisz za 200 czy 150 zł. A dlaczego tego nie zrobisz? Bo w Empiku nie ma już filmów, więc nie... No zobacz. Więc nie ma, no. Może tam jakieś, wiesz, takie skrawki zostały tych filmów, natomiast ostatnim razem jak byłem... Nie, przepraszam, filmy są, gier już nie ma na pewno. No, gier nie ma, tak, to prawda. No dobra, chciałem wspomnieć, że jeszcze odbył się Limited Run Games Show 2024. No to jest. Słuchaj, no Limited Run Games, oni wypuszczają gry, na które się zapisujesz, czekasz rok na takie pudełko, fajną fizyczną wersję danej gry. To taka inicjatywa jak Signature Edition i parę innych rzeczy. Mm-hmm. Natomiast pokazali masę fajnych, ciekawych rzeczy, bo przede wszystkim zapowiedzieli, że w wersji fizycznej wyjdzie jakieś kolejnych 20 fajnych gier, w tym Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, czyli co? Jubileusz z okazji 20-lecia gry. Gra, w którą też grałem, bo ona wyszła 25 czerwca, więc sobie kupiłem, ogrywam teraz na PS5 i powiem wam, że to jest właśnie tak, powinno się remastery 20-letnich gier robić, że wyglądają jak te nasze, jak to się mówi, wspomnienia są w 4K i ta gra tak wygląda faktycznie, jak ją zapamiętaliśmy, ale ma uwolnioną kamerę, więc możemy nią sterować, chyba autozapis się pojawił, bo nie trzeba ręcznie tego robić. Takie pierdoły, które są dzisiaj normalne, wtedy tego nie było. No i mamy wersję fizyczną, nie? Tak samo zapowiedziano wersję fizyczną G.I. Joe Wrath of Cobra, nie? Lollipop Chainsaw Repop wychodzi teraz remaster przecież. Mamy Starship Troopers Extermination, wersja fizyczna. I tak dalej, nie będę wam wszystkiego wymieniał, możecie sobie poszukać w necie, posłuchać, obejrzeć, to sobie mnie możecie i Tomka. Więc impreza nazywa się LRG 3 2024. Warto wspomnieć, że oni w ogóle wydają gry na swoim silniku. Ja nawet nie wiedziałem, że mają coś takiego jak Carbon Engine, na którym wyjdzie na przykład teraz trylogia Gex, była taka na PlayStation 1 czy 2, chyba na jedynce popularna. Clock Tower Rewind, taka seria horrorów, która nigdy mnie nie interesowała. Tomba 1, 2, jakieś badziewia, których nie chcę mi się już wymieniać. Ale na przykład cieszy mnie powrót Fear Effect marki, która oni remastera wydadzą, Fighting Force Collection i co tam jeszcze było, jakiś Ghost, nawet nie wiem pojęcia, co to jest. Anyway, jak was to interesuje, LRG 3 2024, wpiszcie sobie Limited Run Games Show 2024, wszystko zobaczycie, fajnie, czemu nie? Dobra, wsparłem, słuchajcie, na Kickstarterze grę Deliver Us Home, czyli Keoken, który musiał zwolnić całą załogę i zostali sami założyciele. Odpalili projekt wsparcia ich na Kickstarterze produkcji trzeciej, ostatniej części gry Deliver Us, tym razem Deliver Us Home i zebrali już 75% funduszy w momencie, jak to nagrywamy. Został tydzień, więc prawdopodobnie jest szansa, że się uda ufundować tę grę. Pokazują już bardzo fajne graficzki i demka z tego, co robią. Wygląda to jak Deliver Us the Moon, czy Deliver Us Mars, więc wszystko się zgadza. Trzymam kciuki i chętnie się pojawię w napisach końcowych. Dobrze, tam macie dużo opcji wsparcia, tam jakieś, wiecie, nieduże 50 euro wrzuciłem, no nie będę wrzucał 1000 euro, żeby, nie wiem co, jeździć unochodem jakimś z nimi. Dobra. O Nintendo Direct mówiliśmy, że to nie u nas. Witam, żegnam w wielkim skrócie i odsyłam do zainteresowanych. Nie mamy Switchów już. Nie mamy. Ale słuchajcie, wspaniały news. Starship Troopers Extermination pojawi się na konsolach już 11 października, wychodząc tym samym z Early Accessu na Steamie i będzie kampania dla graczy single player, w której pojawi się sam Casper Van Dien, który oczywiście wcielał się w rolę Johna Rico w jedynce filmu, czyli w oryginale od Paula Verhoevena. Wspaniała wiadomość, bo to jest niezła gra. Ma bardzo dobre oceny, średnia 86% na Steamie. Chętnie zagram, bo brakowało mi tego klimatu. Myślę, ktoś mi powiedział, że zapomnieliśmy o tej grze, gadając kiedyś o Starship Troopers, z tego co pamiętam. Więc okej. 11 października. Wspominaliśmy o tym. Tak? No to przepraszam, to ja już nie pamiętam, o czym gadam, albo co nagrywałem, bo ja w sumie tak czyszczę mózg po każdym nagraniu. Idę na reset. Było, ja chodzę na reset, tak wiesz, Schwarzenegger w Total Recall, nie?
Ta gra Dobra. kiedyś była bardzo, bardzo promowana na Steamie, więc nie można było jej Okej. ominąć. A dodatkowo jeszcze powiem ci tak, jedziesz po tym Disneyu, a na Disney Plusie Cię przejął. Starship Troopers, nie przejąłem się, tylko ci mówię. Starship Troopers jest do obejrzenia na Disney Plusie, Jest. normalnie polskim, ten można zobaczyć, widzisz, Ale gdzie więc... jest kolejne pięć części po Steamie, bo nawet w internetach nie Ale mogę to ich nie jest znaleźć. kwestia Disneya, znaczy nie wiem, czy Disney ma prawa do Sony. tego, to jest to... No to jest Sony wszystko. No to widzisz, no to twój, tutaj Jimbo. W tej fabryce z nośnikami czystymi. Tam mogę sobie nagrać. Kurwa. Tam, gdzie się zagubiłeś. Tam gdzieś schowany, zakitrany. Chociaż to nie były złe filmy, bo dwójka i trójka. Marauder był trójka chyba. Taki, wiesz, kino klasy B już i C. Ale to się fajnie oglądało. Przy piątka była super ta rysunkowa ostatnia. Traitor for Mars, czy to była piątka? Nie pamiętam. To na Netflixie było Czekaj, zresztą. czy to na ten... I to jest Starship Troopers Extermination. Tak, no Tak, to tak. No weź. kup, no. Słuchaj. Ale Terran Command to jest to, co wyszło w No o tym gadaliśmy, a nie 2002. gadaliśmy o Extermination Tak, właśnie, o no. Extermination, A to tak. jest fajny FPS. No dobra, ja pogram, wrócę do tego, opowiem wam. Tomo, dwa newsy ostatnie twoje. Ja tylko powiem, że myślałem, że po 44 latach doczekam się adaptacji gry Ucieczka z Nowego Jorku. Niestety się jej nie doczekam, bo jak się okazuje, po pierwsze taka produkcja istniała i w marcu się okazało, że Sleepgate Ironworks, które produkowało ją, no, dostało nakaz anulowania produkcji od Embracera, który oczywiście jak zwykle robił restrukturyzację, którą robi non-stop zresztą i No ale pogrzebali ten projekt. Embracer ma teraz problemy, więc teraz to takie Co to są poważne. problemy? No Musieli tak, no znaleźć mówisz, 750 kasy. miliardów, no. No właśnie, więc Debile. znaczy nie, no przelicytowali, no No deal tak, im no, do tego wyszedł, zmierzam, więc no. mieli plan Myśleli, że dostaną ten biznesowy. miliard od Arabów, ale nie dostali, no No co. tak, no, ale ty wiesz, no, ale to nie jest tak, że robili coś bez pomyślenia, po prostu mieli plan, który nie wyszedł. Trochę Ale tak, no raszowali, no. teraz no, podbijali wycenę. Skupowali. No dobrze, więc tak, dla ludzi, którzy się interesują, znaczy dla mnie, ja naprawdę uważam, że nie ma za specjalnie dużo newsów, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany i wskoczy mu bardziej puls, to jest Dead Rising będzie miał swój deluxe remaster, czyli będzie DRDR i to ma być A takie ty grałeś w śmieszne. ogóle? No grałem Ja w jedynkę grałem na Xboxie Xboxie. 360, No. to był ten 2000. 20 lat temu. Prawie 20 lat temu. No nie, to był 2005, 2006, jak wyszedł Dead Rising, z tego co pamiętam. Szósty chyba, No albo przepraszam, piąty. No tak, no prawie 20 lat, 2024, dobra. 2024 mówi ci hello. Grałeś to 20 lat temu. Tak, Rafał, tak właśnie czas poleciał. A Nirvana to są lata 90. i to jest ponad 30. A to ja wiem. Płyta Nevermind wyszła chyba w 91. Możecie mnie poprawić, bo z pamięci mówię. Więc tak, jesteśmy starzy. W każdym razie, Dead Rising Deluxe Remaster wychodzi. Dla ludzi, którzy jarają się tego typu newsem i tą grą, będą mogli grać 4K, 60 FPS-ów, jeżeli gracie oczywiście na konsoli, bo jeżeli macie PC-ta, to was to w ogóle nie interesuje, ile to ma FPS-ów, bo nigdy nie dojrzycie 60, w zależności oczywiście, jaką maszynę macie. Nowe funkcje zapisywania, ulepszona sztuczna inteligencja NPC-ów, etc., etc. Generalnie robią Ja w to remake'a nie będę Dead grał, ale Rising. fajnie. Ja nie będę grał. Rafał chciał, żeby wspomnieć o tym, bo mu było za mało newsów i ja uważam, że ten news jest dla nikogo. Tak samo jak dla nikogo jest news, bo ci, którzy śledzą tą informację, to wiedzą. Jest w produkcji Resident Evil 9. Tak jakby ktoś się dziwił, Ale że to oficjalnie darmowy gry. potwierdzono, to jest najważniejsze. No tak, no ale reżyser siódemki, który też pracuje nad dziewiątką, powiedział, że myślał, że po ostatniej części już nic z tego nie wyciągnął, ale on jednak wymyślił i ludziom się spodoba. To jest, bo ja przeczytałem newsy i szukałem Okej. potwierdzonej daty premiery. Data premiery nie jest potwierdzona, tylko Nie. development jest Pewnie potwierdzony. przyszły rok, no. I nie. Ja myślę, że to na 27, 28, może już Nie. następny. Zobacz, minęło już chyba ile? Rok od ósemki? No, No. W maju zobaczysz. 23 wyszła ósemka. No dobra, zobaczymy. Czy ja obstawiam, Dobra, ty może mówisz masz rację. 25, ja obstawiam 7. Ja 26, A dobra. więc ten, Poprawiam tym się. bardziej, że Capcom ma gry do wydania w To międzyczasie. prawda.
No doskonale, w końcu. Temat Teraz główny. Tomek. Możesz Bo się zanucić. będzie śpiewać, szybko śpiewać. Ty już. Znaczy, debotyzują. Znaczy, jedna z najfajniejszych rzeczy w oglądaniu Gliniarza z Beverly Hills to jest muzyka. To jest właśnie to, że słyszycie, każdy, kto no, jesteśmy równolatkami i słuchają nas ludzie mniej więcej w naszym wieku, albo starsi, no generalnie, jeżeli się albo mówi mocniej, Beverly Hills, to słyszycie, właśnie będę musiał sprawdzić od ciebie te statystyki, natomiast to słyszycie muzykę. Ja w ogóle, wiesz co, ten, zobaczymy, co puścimy. Harold Faltermeyer, słuchajcie. Ja w ogóle myślę, że w wersji audio odcinka będzie na intro ten kawałek, a na końcówkę może The Hitty Song, który otwiera pierwszy film i tak naprawdę też otwiera ostatni film z serii, bo to jest kolejny fanserwis przecież dla wszystkich, którzy pamiętają poprzednie części. Dobra, słuchajcie, zaczniemy może krótko od sylwetki Eddiego Murphy'ego. Skąd on się wziął w ogóle w Gliniarzu z Beverly Hills jedynce, zanim przejdziemy do filmu? Ja czytałem trochę jego bio, nie będę to przez całej Wikipedii wam dyktował, ale z tego co wiem, że on od małego chciał być komikiem, ciągle występował gdzieś przed rodziną, potem gdzieś jak już dorósł i pracował, przeniósł się do Nowego Jorku i tam w barach występował jako stand-upper, próbował swoich sił. No i taką pierwszą szansę otrzymał właśnie w roku 1980, kiedy został przyjęty do zespołu tworzącego legendarny dzisiaj program Saturday Night Live. No i udział w tym programie przyniosł mu oczywiście ogromną popularność, no taką, która powoduje, że interesują się tobą producenci z Hollywood, prawda? Więc w 1982 roku Murphy debiutował na dużym ekranie w filmie, o którym też warto wspomnieć, czyli 48 godzin. Film okazał się ogromnym sukcesem, przede wszystkim dlatego, że partnerował mu Nick Nolte. I był to taki, można powiedzieć, pierwszy film z gatunku buddy movies, nie? I ja też to pamiętam, że duże wrażenie na mnie to zrobiło. I potem jeszcze powstał sequel, który był też niezły. Więc ten film uczynił z niego już takiego, wiecie, no, gwiazdora wtedy, można powiedzieć. Rok później zagrał w nieoczekiwanej zmianie miejsc, kolejnej fenomenalnej komedii, w której partnerował Danowi Aykroydowi, no i Jamie Lee Curtis. No i nadszedł rok 84, kiedy właśnie powstał Gliniarz z Beverly Hills, w którym zagrał główną rolę. Ale co się okazuje, to jest bardzo ciekawe, że legenda, jak ja wyczytałem, głosi, że tak naprawdę scenariusz pierwszej części napisano z myślą o Sylwestrze Stallone, prawda, Tomo? Mm-hmm. Tam jeszcze się przewinął po drodze Mick Rourke. Tak, no i generalnie, no bo to był taki szeregowy, zwykły akcyjniak, który tak naprawdę, mówię już o Gliniarzu z Beverly Hills 1, który tak naprawdę no, zabłysnął tym, że właśnie Eddie Murphy go wyciągnął trochę z tych miałkich tekstów, żartów, z tego, czym ten film miał być, bo gdyby nie on, to by nikt o tym filmie dzisiaj nie pamiętał. A poza tym Eddie Murphy był tak charyzmatyczny, ja sobie to ładnie to napisałem, że dla odwrócenia tego klasycznego układu ról, biały bohater, czarny pomagier, no bo tak było wtedy, no to on potrzebował dwóch białych pomagierów, żeby wiecie, no, dla równowagi zachowania ekranowej. I to było niesamowite. Natomiast wracając do samego filmu, prosta historia, gdzie mamy policjanta z Detroit, czyli Axela Foleya, w którego wciela się oczywiście Eddie Murphy, próbuje wyjaśnić sprawę swojego przyjaciela, który zostaje zabity dosłownie pod jego mieszkaniem. I okazuje się, wszystkie tropy prowadzą do Beverly Hills, do człowieka, dla którego pracował właśnie jego były przyjaciel. Eddie Murphy próbuje się z nimi skonfrontować, ląduje na ulicy w pięknej scenie. Tutaj polecam, w ogóle wrzucę wam linki do pirackiego tłumaczenia tego filmu. Na grupę, ale w opisie odcinka będą, gdzie jest po prostu tak niesamowity lektor. Oni się tak wczuwali, ci amatorzy, lektorzy, je takimi rzucali soczystymi przekleństwami, co się fantastycznie ogląda i bardzo pasuje do tego. No i w wielkim skrócie, jakby Eddie Murphy trafia oczywiście do aresztu Wydziału Policyjnego Beverly Hills, gdzie poznaje porucznika, czyli Andrew Bogomil, tak, w którego grał Ronnie Cox, też kultowy aktor, którego znamy chociażby z roli prezesa złowrogiej korporacji OCP w Robocopie Verhoevena. No i poznaje też dwóch detektywów, którzy od tego momentu będą go pilnować, tak? No bo porucznik Wydziału Komendy Policji każe mu wracać do Detroit, a nie prowadzić tutaj jakieś prywatne śledztwo. Oczywiście tymi dwoma detektywami, którzy go pilnują, śledzą, to jest Billy Rosewood, grany przez Judge'a Reinholda, no i John Taggart, grany przez Johna Ashtona. Dwie kultowe dzisiaj postacie, będziemy o nich nieraz mówić. Tak jest w wielkim skrócie plot tego filmu, czyli klasyczny amerykański sensacyjniak tamtych lat. Trochę wprowadził nowości do gatunku, takie można powiedzieć buddy cop movie, taki gatunek trochę, nie, którego wcześniej nie było. I powiem wam tak, teraz jak sobie odświeżyłem na no Jezus, to 40 lat, nie, Tomo? Dosłownie. Mm-hmm. Dlatego robiłem te takie przebitki, ile to już lat minęło.
To było bardzo dawno temu. Tak. I powiem wam, że bawiłem się fantastycznie. Jedynka po prostu nic nie straciła ze swojego uroku. Oczywiście, może z technicznego punktu widzenia śmieszy ta moda, szczególnie te przebitki na Beverly Hills, jak tam Eddie Murphy trafia pierwszy raz jadąc z kabrioletem swoim starym, nie kabrioletem, gruchotem jakimś tam. Ale to ma swój urok, takie 80sy amerykańskie. U nas była szara bieda za oknem. Na pewno zwracają uwagę niesamowite teksty. Zapamiętałem tę jego historię, że w hotelu mu nie chcieli dać pokoju, więc stwierdził, że cytuję, przepraszam, że czarnuchy zawsze mają gorzej, niggers, tak? Tego słowa się w ogóle nie używa dzisiaj. I że to jest rasizm i w ogóle, i to jest taka petarda ta scena, to jest taki występ Eddie Murphy'ego, że popłakałem się ze śmiechu przy tym, to by było nie do pomyślenia dzisiaj, nie? To by nie przeszło w ogóle takie coś. Chociaż w Nowym Gliniarzu do tego wrócimy, prawda? Bo tam na samym początku też jest nawiązanie do tego. Jest masa fajnych scen dobrze przemyślanych. No, duet, Taggart, rozwód. Jak oni tam potem próbują przez płot skakać, albo w ogóle jak oni się przykomarzają. To jest Ale jacy aktorzy też tam grają. No, Paul Reiser, który gra Cartera Berka w Aliensach, prawda? Też świetny komik swoją drogą, bo to jest genialny komik. On tylko w Aliensach zagrał taką złą postać, nieśmieszną. Ale tutaj też jego partner Axela Foleya w Detroit, o tym detektywie oczywiście mówię, nie? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na Damona Wayansa, tą rulkę sprzedawcy owoców w hotelu, tam jest dosłownie kilka sekund. Ja go nie poznałem, ja oczywiście czytałem, że on tam grał, jak się przygotowywałem do odcinka, ale jego w ogóle nie zauważyłem. No poznałem, tak. No Rodney Cox już powiedziałem, że świetna, świetna rola. No i Sarge zagrany przez Bronsona Pinchota, czyli ten taki, wiesz, francuski gej pracujący w galerii tego głównego złego, który tam poznaje Axela, jest tak śmieszny po prostu, jak on tam zawsze nie wymawiał jakichś liter, mówi ciągle Aquel Foley, nie? Oczywiście też w czwórce do tego wrócimy. No kapitalna postać. To wszystko w tym, może inaczej, sam antagonista genialny, Steven Berkoff, którego możemy znać też jako złowrogiego generała radzieckiego w którymś Bondzie, chyba w Living Daylight z Timothy Daltonem zagrał. Zawsze ma bardzo charakterystyczną twarz, taką zawsze grał złych, nie? No mamy przecież młodego Jonathana Banksa jako prawą rękę, nie? Tego głównego złego. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, no to jest potem grał przecież... Ja ci powiem tak... Właśnie, jak jedynka według ciebie? No, to też ci się tak podobało? Jedynka jest najlepsza. Jedynka jest najlepsza ze wszystkich filmów. To się, prawda. Jak to obejrzałem, to oczywiście jest to pewnie kwestia wieku i tak dalej, ale... Sentymentów, ten film się dla mnie nie zestarzał. To prawda. Znowu będę wracał do nieszczęsnego odcinka o Highlanderze, gdzie, bo to było to się zestarzało. To dla mnie była taka trauma na zasadzie takiej, że skonfrontowania wspomnień z dzieciństwa i zobaczenia tego okiem dorosłej osoby i powiedzenia, jakie to jest gówno. Natomiast tutaj obejrzałem sobie film, którego nie widziałem dziesiątki lat i mi się to przyjemnie oglądało. To jest bardzo dobre kino, przyjemne, fajne, nie masz poczucia straconego czasu i masz taką fajną podróż sentymentalną, no muzyczka, jak on gra. Cały soundtrack. Śmieszny film, to jest niesamowite, bo w tę serię jedynka, dwójka troszkę mniej, trójkę tutaj zrzucić się z osłonem milczenia, ale to są po prostu śmieszne, fajne filmy, bez zadęcia, po prostu przyjemnie się je ogląda i to próbuje też zrobić czwórka skądinąd, natomiast jedynka jest świetna, każdy powinien sobie odpalić. Ja tylko dodam, a propos tego, co mówiłeś, film miał budżet raptem 14 milionów dolarów, box office 316 milionów na całym świecie. To pokazuje, jaki to był hit generalnie. Z ciekawostek jeszcze zapisałem sobie, oprócz tego, że właśnie do roli Axela Foleya, tak jak powiedziałeś, był Przymierzany tak. Był... No, Mickey Rourke. Tak. Byli tam prawie... No prawie i Sylwester Stallone. Stallonem, tak. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale Stallone przerobił potem draft i nakręcił sobie Kobrę, gdzie był Cobretti. Tak, dokładnie, więc może i dobrze, bo to ze Stallonem by to nie zagrało, bo Stallone niestety nie umie w komedię, co pokazało potem. Oscar był tak, z jego mamuśką coś tam jeszcze chyba. Stój, bo mamuśka strzela. Tak, dokładnie to, tragedia. Dodam jeszcze, że ten legendarny duet Don Simpson i Jerry Bruckheimer, oni w ogóle oferowali reżyserię wpierw Martinowi Scorsese, który jednak odmówił, bo koncepcja filmu była podobna do blefu Kugana, no i Dawidowi Cronenbergowi, to jest ciekawe w ogóle, który odrzucił propozycję. Jeszcze George Lucas był rozpatrywany. A to tego nie wiedziałem, zobacz. Tutaj naprawdę dużo tak.
No i trafiło do Martina Bresta, którego wyrzucili z planu gier wojennych z Matthew Broderickiem chyba, tak? Dobrze pamiętam? Bo dlaczego go wyrzucili? Nie wiem, coś tam poszło, bo w ogóle ja nie wiedziałem, kim jest Martin Brest, ale on, jak się okazuje, zrobił Zapach kobiety, Joe Blacka z ostatnich lat, lat 90. i Midnight Run, prawda? Zdążyć przed północą. Były też takie same hity, nie? Więc ciekawy reżyser. Dobra, tyle chyba o jedynce. Przechodzimy do dwójki i mamy tak. Rok 87, musiał powstać sequel. Za kamerą, czyli za reżyserię zabrał się Tony Scott. Słuchajcie, tu mała prywata. To widać. Moja prywata. Tony Scott był jednym z moich ulubionych reżyserów akcyjniaków tamtych lat. Niestety przedwcześnie umarł i to źle zabrzmi, powiem, że żałuję, że nie Ridley Scott, ale dobra. Wiecie, o co mi chodzi. Przepraszam, jeśli to źle zabrzmiało. Natomiast jeśli chodzi o Tony'ego Scotta, właśnie, Tomo, jakbym ci zadać pytanie, ulubiony film Tony'ego Scotta, jakbyś miał tak od razu powiedzieć, bo na pierwszym miejscu. Man on Fire, to jest oczywiste. A nie, to dla mnie Ostatni Scout, oczywiście. Nie, Man on Fire, to jest mój ukochany film, Denzel w pełnej formie, Tony Scott, który po prostu wzbił się na wyżyny swojego stylu, bo dorobił jeszcze te twisty z tymi literkami. Potem, jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to jeżeli grał w Maxa Payne'a trójkę, to Max Payne po prostu żywcem wziął film Tony'ego Scotta, czyli Man tak on jest. Fire, Człowiek w ogniu. The Last Boy Scout jednak też jest niesamowity. Ja wiem, właśnie tylko, że ja po prostu, jak pytasz mnie Tony Scott, ci odpowiadam, że nie, bo to jest jeden z moich top 3 filmów w ogóle. No dla mnie Ostatni Scout, jak gadamy o latach 90. i 80., jeśli chodzi o akcyjniaki, zawsze się znajdzie w pierwszej piątce albo trójce nawet. Prawdziwy romans z Christianem Slaterem, niesamowity. Days of Thunder. Tak, no tak. Days of Thunder z Tomem Cruise'em oczywiście. Całkiem niezły film. No i Top Gun, o czym my gadamy, Karmazynowy Przypływ. No, to pokazuje, jak Tony Scott był uniwersalnym reżyserem, jeśli chodzi o takie gatunki. No i tak, mamy drugą część filmu. Wiemy, że za kamerą staje Tony Scott, więc spodziewamy się mocniejszej sensacji i to faktycznie dostajemy. Ja mam wrażenie, że ten film gdzieś stracił swoją lekkość trochę tej komedii, mocniej postawił na akcję, co pokazują też nawet pierwsze sceny napadu, czy tam potem strzelanin, akcji. Widać, że jest tego więcej, jest to zrobione zdecydowanie lepiej. Historia jest prosta, no bo Beverly Hills grupa bandytów napada oczywiście na sklep jubilerski, kradną generalnie biżuterię o znacznej wartości, w śledztwo wchodzi cała ta komenda Beverly Hills, Bogomil, który ich śledzi, zostaje porwany, znaczy nie porwany, zostaje ostrzelany i ląduje w szpitalu. Axel Foley się o tym dowiaduje, więc spieszy na ratunek, żeby rozwiązać jakby ten problem, co się staje za tym, co się dzieje Beverly Hills, kto napada na te wszystkie przybytki. W wielkim skrócie tak wygląda fabuła, więc nic oryginalnego, natomiast świetnie nakręcone, fantastyczne sceny akcji, niesamowita obsada, bo dla mnie Jürgen Prochnow jest bardzo magnetyczny jako zły, no ale przede wszystkim Bridget Nielsen jako jego partnerka. Ona była żoną Stallona wtedy chyba. Tak, jeżeli dobrze pamiętam. Taka posągowa, zimna blondynka, takie marzenie facetów tamtych lat, nie, po prostu świetnie zagrała. Odliczała, tak? Tak, no tak kilka. No. No więc tak, mam trochę ciekawostek, ale jeszcze twoja opinia, jak ci się podobał Gliniarz Dwójka? To był film sensacyjny, tam było już dużo mniej tej komediowości, oczywiście nie możesz jej odjąć, kiedy masz Eddiego Murphy'ego w filmie, natomiast to jest po prostu pełną gębą dobra sensacja z tamtych czasów. Jedynka i dwójka oglądałem ciągiem. Miałem wolny wieczór, nazwijmy to wolny wieczór. Po prostu przyjemność, czysta przyjemność i relaks. I dużo, dużo fajnej interakcji między Rosewoodem a Taggartem, więc to jest najważniejsze. Tak, oczywiście. A to wtedy Rosewood staje się bardziej Rambo, nie? To już wtedy, bo w jedynce też jeszcze nie, ale. A tutaj już chce mieć broń i wszystko, tak. To już wtedy ma broń w tym, w bagażniku, wyciąga te giwery. Tak więc jest. Mamy jeszcze. Trzy ciekawostki sobie zapisałem, że Tony Scott chciał, żeby muzykę zrobił Hans Zimmer, no ale Paramount stwierdziła, że jednak chcą mieć Harolda Faltermeyera i bardzo dobrze, bo ta muzyka jest tak samo dobra jak w jedynce. Tylko nawet są te motywy już przetworzone lepiej, nie? W sensie inaczej, że to nie jest powtórka, ale jest... To przepraszam, to przeskoczę do czwórki, wybacz, że rozwalę.
Jak ci się podobały te remiksy? Bo mi brakowało czystej, pełną gębą po prostu Axel F. Nie, było ok. Najbardziej mi się nie podobała ta muzyka tego rapera, co weszła w pewnym momencie, jak jechali po autostradzie w jednej z końcowych scen filmów. Jak pięć do nosa, zupełnie jakiś rap z dupy i tylko ten motyw przewodni jako, wiesz, sample, nie? No to było w ogóle bez sensu. Ale było fajne, jak tam słuchał Mary J. Blige i... No to zaraz do tego dojdziemy. Nie ma, ona tak, ty śpiewasz. Ja wtedy, o kurde, jestem stary. Nie, no bo tu warto dodać, że dzisiaj Eddie Murphy jest bardzo cenionym dubbingowcem i po prostu on się fajnie popisuje głosem, co pokazał w czwórce, nie? Ale dobra, zostawmy jeszcze chwilę przy dwójce. Generalnie Paramount po sukcesie dwójki chciało, znaczy po sukcesie jedynki chciało zrobić serial w ogóle Linia z Beverly Hills, ale Eddie Murphy się nie zgodził na występowanie w telewizji, rezygnowano z tego i dlatego dostaliśmy dwójkę. No i w ogóle akcja miała rozgrywać się w Londynie, Paryżu, ale scenariusz został tak przerobiony, no bo Eddie Murphy nie chciał kręcić poza Stanami Zjednoczonymi filmu. Dodam tylko jeszcze box office, nie? 28 milionów budżet, czyli dwa razy większy niż w przypadku jedynki i znowu 300 milionów box office'u, więc sukces. No i słuchajcie, minęło 7 lat, dostajemy Gliniarza z Beverly Hills 3, tym razem za kamerą John Landis i to chyba był największy problem tego filmu, bo okej, John Landis kręci też kultowe, ale głównie komedie, mam wrażenie filmy familijne, filmy dla wszystkich, chociaż nie wiem, czy szpiedzy tacy, jak bym puścił małym dzieciom, natomiast już Książę w Nowym Jorku, Dream On, Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, Blues Brothers 1 i 2000, no to są właśnie jego produkcje, czyli można powiedzieć dla wszystkich i dla nikogo, nie? Niestety, znaczy żartuję, no. Bo niektóre rzeczy jak Blues Brothers 1, czy szpiedzy tacy, jak my są kultowi, prawda? Czy Książę w Nowym Jorku 1 też się fajnie ogląda. Ale generalnie to jest tak zły film, słuchajcie, to jest tak źle mi się to oglądało teraz, jak odświeżałem sobie. W ogóle sam naciągany plot, fabuła, w której drukowałem pieniądze w podziemiach parku a la, wiecie, Disneyland. Oczywiście tak naprawdę to był prawdziwy park, bo to jest park, który sobie zapisałem, słuchajcie, tak, że filmowe Wesołe Miasteczko to jest Paramount's Great America w Santa Clara. No. A że Paramount producent, dystrybutor Gliniarza Trójki, no to tam kręcili sobie. Problem też polegał z tym, że nie było w ogóle Taggarta, czyli tak naprawdę, słuchajcie, no bo inaczej. To, co jest najważniejsze, że pierwotnie ten film miał wyglądać zupełnie inaczej. To miał być generalnie John Taggart oczywiście być w tym filmie i Andrew Bogomil, czyli Ronnie Cox. Foley, Rosewood, Taggart mieli pojechać do Londynu, był ratować Bogomila porwanego przez terrorystów podczas międzynarodowego zjazdu policji. Też brzmi dziwnie. Przypomina mi się Akademia Policyjna Trójka, nie? Coś w tym stylu. Czy piątka, czy czwórka, bo one były wszystkie takie same. Natomiast ze względu na brak zgody co do ostatecznego wyglądu scenariusza, problemy z budżetem, cała ta przedprodukcja się przeciągnęła i zarówno Ashton, jak i Cox musieli rezygnować z udziału w Trójce niestety, bo mieli inne zobowiązania. Więc dostaliśmy Trójkę bez tych kultowych postaci. Od razu obnażyło to po prostu słabość tego filmu. To, co mi się podobało, to może scena z Sargem, jego budka z bronią Annihilator 2000, jakieś targi broni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale to tylko dlatego, że lubisz Sarge'a. No i Julie Strain, która na ekranie prezentuje karabin Annihilator 2000, była fenomenalna. Tam takie trzy modelki właśnie broni promowały i Julie Strain jest jedną z nią. Polecam uwadze a propos mojego posta o Julie Strain, że trzeba by zrobić odcinek o heavy metal. I powiem szczerze, no jeszcze z fajnych takich historii go George Lucas w tej kolejce, prawda? Że tak out of the box, nie? Że idzie Eddie Murphy i odpycha gościa, a to George Lucas chce wejść do kolejki ze swoją partnerką. Tak okej. No, nie wiem, co to miało być. Ale... Nie, znaczy to jest słaby film. To jest bardzo słaby film. Nawet nie chcę się o tym taki, gadać. Jest, to odpocznij. To jest film, który jest po prostu typowym filmem lat 90. ze wszystkimi uproszczeniami fabularnymi, czyli tym, że zły film z lat 90. jest płaski jak po prostu podłoga. Ten film się silił niestety na to, żeby być śmiesznym, a nie był. On po prostu jest na siłę zrobiony. To jest nieprawdopodobne w zestawieniu jedynki i dwójki, jakie to są lekkie filmy, jaki ten film jest po prostu na siłę zrobiony, nieśmieszny, te bieganie z tymi postaciami, ten papa, ten tam ojciec tego parku, w ogóle Jezu, to jest jakieś takie... A główny zły, ten DeWalt, taki nijaki po prostu. Nie, skakanie tam, po tej, wiesz, trampolinie, Boże, tej karuzeli. Wszystko było nie tak, Także można było pomyśleć, że właściwie w latach 90. pogrzebano markę Gliniarz Beverly Hills, a tymczasem,
A tymczasem, Borem 30 lat później dostajemy te, może 29 lat później trailery i zapowiedzi, że chodzi glina szwórka. Ja byłem w wielkim szoku, jak zobaczyłem teasery, a potem trailer. Mówię, o, zobaczymy, że produkuje to Netflix, to zapaliła mi się w ogóle żółta lampka z tyłu głowy, że to będzie znowu skok na kasę, nic poza tym. No i dostaliśmy gliniarza z Beverly Hills, Axel F, czyli czwartą część, i powiem szczerze, że obejrzałem to w dniu premiery z Anką i byłem miło zaskoczony, że udało im się zrobić sensacyjniaka. Nie jest tak dobry jak jedynka, a w zasadzie dwójka, ale jest bardzo blisko tej dwójki i moim zdaniem to jest trzeci dobry po prostu film z gliniarzem, który aż się miło ogląda po 30 latach, bo to jest tak, jakbyśmy nagle wskoczyli z powrotem do pewnej historii, która gdzieś obok nas trwała i tu wszystko się skleja. Eddie Murphy jest fenomenalny. Mam wrażenie, że naprawdę zagrał tak jak trzeba było Axela Foleya, który ma prawie 60 lat, czy tam, no dobra, 50 parę według chronologii, bo on chyba miał chwilę po 20 w jedynce, nie? No tak, to już był 60 lat, Jesus Christ. Mamy wszystkich, których pokochaliśmy, czyli mamy Johna Taggarta i Billego Rozwooda. Za mało ich było na ekranie przez cały film, mam wrażenie, ale byli. Ale się posunęli się. Strasznie, tak. Ja wpierw myślałem, to Mickey Rourke tam gra, to wiesz, Judge Rakoff. No, Rozwód strasznie wyglądał. To już Taggart lepiej momentami wyglądał, jak na swoje 80 lat, nie? No mamy generalnie... Pomalowali go potwornie. Tak. Mamy, słuchajcie, jako głównego złego Kevina Bacona. Fajny wybór, tylko niestety mam wrażenie, że miał za mało czasu antenowego, żeby uwiarygodnić tę postać. Tu mi coś nie zagrało do końca, nie? Że mamy skorumpowanego policjanta, bo fabuła jest prosta. Mamy sobie w ogóle Eddie Murphy'ego, jak zwykle, w sensie Axela Foleya w Detroit, który próbuje tam jakiś gang rozbić. To jest świetny początek filmu, dobre wejście w klimat tego wszystkiego. Okazuje się, że ma córkę, z którą nie utrzymuje kontaktu, która mieszka w LA, jest adwokatką, jej życie jest zagrożone, więc postanawia wraz z nowo pozyskanym partnerem z hollywoodzkiego wydziału Beverly Hills, czyli którego gra Joseph Gordon-Levitt, no i swoimi dawnymi kumplami, czyli Billem Rozwoodem, Johnem Taggartem, postanawia udaremnić spisek tych terrorystów i w zasadzie kartelu, tak, który za tym wszystkim stoi. Więc prosta fabuła, typowy sensacyjniak, jakiego możemy się spodziewać, ale wyszło to nadzwyczaj zgrabnie, mam wrażenie, i fajnie się to ogląda. Nie ma cringe'u, to jest najważniejsze. Są dobrze napisane gagi, w większości przypadków, niektóre może mniej albo mniej zrozumiałe dla nas jako białasów z Europy, bo tam były takie dwa czy trzy teksty odniesienia do jakiejś popkultury amerykańskiej, które ja nie zrozumiałem, jakieś tam nazwiska rzucał. Eddie Murphy, no fajne było to z Mary J. Blige, tak mówi w samochodzie, jak śpiewał. Widać, że Eddie Murphy się świetnie bawił. Tam się wszyscy świetnie bawili po latach. To jest dobry film po prostu. I jestem pełen uznania dla Marka Molloya, którego to jest debiut reżyserski, więc tak naprawdę będę śledził jego karierę chyba od teraz, bo może no pójdzie fajne sensacyjniaki. To, czego mi zabrakło w ogóle w tym filmie, to tego ikonicznego śmiechu Eddie Murphy'ego z pierwszej części Gliniarza. Pamiętasz ten taki... Ja tam osiem, nie? Okazuje się, że on to teraz wyjaśnił na Facebooku w rolce. Puszczę wam, znaczy zostawię wam linka też w opisie odcinka, że on się oduczył tego śmiechu, bo jak się tak śmiał, to się wszyscy na niego patrzyli i się pytali, o co chodzi i tak dalej. I on po prostu tłumaczy, że przestał się tak śmiać, śmieje się zupełnie inaczej, tak jak się śmieje właśnie w Gliniarzu czwórce. Więc taka ciekawostka, myślę, że warto to też wyjaśnić było. Nie wiem, ja jestem zadowolony. Mi się podobało, bawiłem się dobrze, masa sentymentu, nostalgii. Chętnie bym piątkę zobaczył dzisiaj, Tomo, szczerze. Nie, daj spokój. Na razie nacieszmy się czwóreczką. Faktycznie ja w ogóle nie chciałem oglądać czwórki. Rafał mnie zmusił do obejrzenia tego, bo powiedziałem za nagrywanie, że ja będę opowiadał o pierwszej trylogii, a Rafał opowie o czwórce i ja będę słuchał. Więc, ale nie pozwolił mi tego zrobić, więc obejrzałem to dwa dni temu i byłem naprawdę pozytywnie zdziwiony. Zaskoczony. Porównując, słuchaj, do Bad Boysów trójki, bo czwórki nie widziałem, to w ogóle nie była ziemia, no. No nie oglądałem tej ostatniej, a mam różne są opinie. Niektórzy bardzo chwalą tych Bad Boysów nowych. Jedna osoba chwali. W rozgrywce chwalił to ktoś. Łukasz Dorosz chyba, tak, czy nie? Pozdrawiam. A, faktycznie, tak, to tam było. Tak, a więc... cała reszta zjechała to z błotem. Myślę, ja jestem ciekaw. Ale to widzisz, a ja jako że mówię, że Akolita jest serialem, który sprawia mi radochę, to dam szansę. Wpiszę to chyba w tytuł odcinka. Tak. Akolita, wakacje. Może być, to będzie clickbaitowe, może być.
Generalnie bardzo dobry film. Bardzo dobry film. Sensacja, która się w ogóle nie zdarza w dzisiejszych czasach, bo jest to przyjemny film sensacyjny, który można obejrzeć. Tak jak powiedziałeś, bez cringe'u. Można nazwać to bez cringe'u albo bez żenady. O, nie udaje, tak. Nie udaje tego, niczego, czym nie jest. I to jest też fajne, bo to jest po prostu komedia akcji. No tak. I dodatkowo jeszcze nie jest to głupi film, co znowu jest jedną z rzeczy, jest prosty, która nam... Nie, ale nie głupi. No to tak jak powiedziałem, zakolitą masz prostą historię, która jest... Zagadka jest żadna. Aktorzy źle grają, a to są aktorzy, którzy są dobrzy. I postaci, które są tam narysowane, są napisane, są papierowe. A tutaj ten film nie jest głupi. Nie jest jakiś głęboki, wiesz od razu, kto jest zły, natomiast nie przeszkadza ci to w żaden sposób z czerpania przyjemności z oglądania tego filmu. Mhm. Ja, ponieważ tak jak powiedziałem, uważałem, że to będzie straszne dno, to się w ogóle nie interesowałem tym filmem. I jakież było moje zdziwienie, jaka tam jest obsada. To fantastyczne jest. No. Świetni aktorzy. Wszyscy dobrze się bawią, Joseph to widać. Gordon-Lewitt po prostu niesamowicie tam sobie gra. A Sarge? Bo ja nie powiedziałem, jak Sarge wrócił i mówił, undercover. Genialny. Nie, oni wszyscy tam wracają, ale nowe postacie tam po prostu jest praktycznie, powiedzmy, gra pierwszy wachlarz. To nie są rejecty filmowe, no bo Gordon-Lewitt, to się tak wymawia, Lewitt? Lewitt, on Lewitt. To jest przecież topowy aktor, tak samo Kevin Bacon, tak samo, no okej, okay, no może już jest nadgryziony z jednym czasu, ale to nie jest taki, wiesz, wybrakowany towar Hollywoodu. Grają, bawią się świetnie, ty się bawisz świetnie z nimi. Dla mnie jedyna to właściwie najsłabsza aktorsko postać, bo ten film jest świetnie zagrany. Mhm. To jest córka, która jest chyba jedynym natoszczykiem z tej takiej głównej obsady. I to jest moje główne zastrzeżenie, że są najdłuższe, niepotrzebnie tak długie sceny z nią są w tym filmie. Spokojnie można by to wyciąć 15 minut, nie zaszkodziło. No ale by, bo nie? Chcieli zrobić poważnie podejść do tematu, tym bardziej, żeby zagrać to kontrą w postaci jego wygłupy do momentu, kiedy on zaczyna z nią rozmawiać na poważnie, bo relacja jest trudna dla ludzi, którzy jeszcze nie widzieli córki z Alexem Foley. Tak jest. Bardzo fajny film, bardzo fajny film, polecam. Nie zmieni waszego życia w żaden sposób. Jest natomiast, lato, potrzebujesz blockbustera, fajny akcyjny. Natomiast nie blockbustera, jeżeli chcecie sobie obejrzeć po prostu porządny, fajny film, który da wam radochę i przyjemność, taki relaksik, no to macie film, który szczególnie, możecie sobie spokojnie odpalić. Że kilka akcji było naprawdę fajnych z helikopterem, z pługiem śnieżnym, to się nie, fajnie oglądało. To jest dobry film do obejrzenia. To jest naprawdę bez żadnej żenady. To jest tak jak dla mnie zaskoczeniem było to, jak sobie odpaliliśmy u ciebie rok temu Top Gun'a dwójkę, bo ja nie oglądałem i nie miałem żadnego... No byłeś w szoku, jak jest dobry film. Tak, byłem zaskoczony i tutaj tak samo jestem zaskoczony. Nie Podobnie. Jest to film, do którego będę wracał, ale to jest film, który sprawił mi przyjemność i mam poczucie dobrze spędzonego czasu. W obecnie, kiedy ciągle brakuje ci czasu na wszystko i ciągle masz FOMO, fajnie, ja polecam. Czwóreczka jest fajna. No dobrze, zostały nam dwie gry wideo, bo tylko takie wyszły, jeśli chodzi o całą historię Gliniarza z Beverly Hills. Przede wszystkim pierwsza gra to jest Beverly Hills Cop z 90 roku. Ona wyszła na systemy 8-bitowe i też na 16-bitowe, jak Amiga, Atari ST czy MS-DOS. To była klasyczna gra złożona z czterech minigierek. W zasadzie był taki side-scrolling akcyjniak, mieliśmy kierowanie samochodzikiem z lotu ptaka, mieliśmy strzelaninę z lotu ptaka, no i oczywiście first-person shooter, czyli bardziej jak Operation Wolf. Taka stara gra, możecie sobie rzucić okiem kiedyś na internety, zobaczyć jak to wygląda, nic specjalnego. Natomiast w 2006 roku wyszła najgorsza gra świata, jak się okazuje, czyli Beverly Hills Cop, słuchajcie. Według wielu źródeł wymieniana jako jedna z trzech najgorszych gier świata. Dam wam przykład, niejaki pan Jeff Gertzman z Giant Bomb powiedział, czy też odniósł się do Beverly Hills Copa jako taki 9 września na rynku gier wideo. Drugi pan, Zach Amy ze Smaszką, powiedział, że Beverly Hills Cop jest drugie na jego liście pięciu gier wideo, które nie mają absolutnie żadnego sensu, czyli pewnie domyślnie bycia, tak? I słuchajcie, jak ja to zobaczyłem na YouTubie, wytrzymałem parę minut. Wyobraźcie sobie grę Gliniarz Beverly Hills Cop bez Eddiego Murphy'ego, bo twórcy oczywiście nie uzyskali praw do wizerunku aktora, więc mamy łysego, białego randoma. To jest gra FPS.
W przerywnikach widzimy łysego białego randoma, który jest Axelem Foley i chodzimy po jakichś dziwnych zakamarkach, zaułkach, warsztatach i strzelamy z pistoletu. To jest tak koszmarne, że nawet nie wiem, co mam o czym. Nie wiem, ja to gdzieś zobaczę, ja to kupię. Po prostu na płycie na PS2, żeby mieć to Nie w domu. ciekawie, na pewno odpalę zaraz ten gameplay, ale to zaczyna brzmieć tak dobrze jak Akolita. Tak, ja myślę, że to jest sama skala, no tak, tak. I tyle, słuchajcie, ta marka była praktycznie martwa, kiedy gry wideo jakby się rozrastał, rynek gier wideo, pecety pokazywały swoje akceleratory, no to już nikt nie pamiętał o Guinness of Beverly Hills, jak widzicie. Nie wiem, kto wymyślił, że w 2006 roku wyda FPS-a i to jeszcze bez Ediego Murphy'ego, nie? Więc w ogóle spoko. No i tyle, więc słuchajcie, moim zdaniem to chyba wszystko, jeśli chodzi o gliniarza z Beverly Hills i w zasadzie dzisiejszy odcinek Tomo, co? Tak mi się wydaje. Ty też masz trochę ciekawostek z tego, co widzę na koniec zapisałeś. Ale przeplotaliśmy je sobie no w dobrze. Trakcie opowiadania, więc nie ma sensu. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, naprawdę po latach powrót do tej serii, jedynka, dwójka w ogóle w ciemno, czwórka... Również będziecie mieli dobrze spędzony czas, jeżeli chcecie sobie zrelaksować się i po prostu obejrzeć fajną komedię sensacyjną z tamtych lat, które się nie zestarzały. Ja się pod tym podpisuję, także polecam obejrzeć, odświeżyć sobie jedynkę, dwójkę, od razu wskoczyć w czwórkę, będziecie na bieżąco widzieli, ile fanserwisu jest w czwórce, bo o tym nie wspomniałem, ile jest mrugnięć okiem do fana. Od samej piosenki na początku, czyli The Hit Is On, po różne sceny, właśnie tyrada o czarnoskórych hokeistach na początku czwórki, to od razu nawiązanie przecież do jedynki tej sceny w hotelu, o której mówiłem, nie? Więc tego jest masa, tak jak Tomek powiedział, to jest naprawdę dobry film, ja jestem zadowolony, też się cieszę, że udało się przywrócić do życia starą markę, w zasadzie nieistniejącą franczyzę. Także polecamy serdecznie i pozostaje nam na koniec oczywiście zaprosić Was do subowania, lajkowania tego odcinka na YouTubie, odwiedzania Starego Gracza w social mediach, a dokładnie na Instagramie, na Facebooku. Linki do wszystkiego w opisie odcinka, ale też na starygracz.pl. Wpadajcie na grupkę dyskusyjną, już jest prawie 800 osób, Tomo, nie wiem, czy to widziałeś. Jest, oczywiście, że wiem, no przecież to jest, wiesz... Twoje oczko w głowie. Moje oczko w głowie, ja się to bardzo cieszę. Najlepsze jest dla mnie to, że to jest zupełnie organiczny wzrost i to jest 800 osób i ta grupa, znaczy produkujemy tam content, ale to generalnie tutaj zaprzyjaźnione fanpage'a to wrzucą tego, więc jest taki trochę słup ogłoszeniowy, taki nexus do innych miejsc, ale też i content własny. Fajne to jest. Ludzie tworzą to i to właśnie o to chodzi. Po to jest ta grupa. Tak jest. A zaraz też zapowiem, że jutro już, bo u mnie już jest po północy, wrzucę właśnie jako zajawkę kontencik na temat takiej preview odcinka, więc fajnie to. Grupka rośnie. 2000 subów, w grudniu się widzimy. Kto będzie chciał do chaosu. Tak jest. Przepraszam, ale to po prostu angielski jest dominujący. Ja jeszcze oczywiście ogromne podziękowania dla patronów i zapraszam też wszystkich chętnych do Patronite'a, no bo można wtedy mieć dostęp do kanału na Discordzie, gdzie nas złapiecie o każdej porze dnia i nocy i możecie z nami gadać, jeżeli to jest cokolwiek... USP chciałem powiedzieć. No okej, dobra. No i wesprzeć nas, żebyśmy dalej rozwijali ten kanał, oczywiście, żeby Rafał miał lepszy mikrofon. A ty lepsze gry, jeszcze? Nie wiem. Lepsze gry, tak, właśnie. O właśnie, może ktoś ma ten z patronów, albo może na grupie będzie chciał napisać, jakie gry by chcieli, żebyśmy ogrywali, to też możemy. Tak. Na przykład. Tylko nie zmuszajcie mnie do grania w coś, czego nie lubię, bo ja nie chcę. Nie, to tak nie zadziała, ale to może wiesz, dlatego gramy w różne gry, to może ktoś będzie chciał, a to się tak podzielimy. Dobra. No dobrze. Myślę, że gnamy. Do usłyszenia za 2 tygodnie, bo jesteśmy. Za tydzień macie ode mnie rozmowę z Piotkiem z Pogramy TV. Będę prawdopodobnie jutro w Warsaw Arcade Museum nakręcę jakieś walk-in relacje. Umówiłem się też z Marcinem, szefem Warsaw Arcade Museum i Kraków Arcade Museum, żeby pogadać w ogóle o genezie tego miejsca w Warszawie. I tyle w jakim skrócie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Pa! Pa! No dobra.